Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Dziękujemy serdecznie za tak liczne przybycie. Myślę, że w imieniu Pani Dyrektor i pracowników muzeum mogę powiedzieć, że naprawdę jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, za co bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Jeszcze raz witam serdecznie, już tym razem tak oficjalnie w gościnnych progach Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeszczach na spotkaniu z historią pod nazwą Pamięć Wszystko Obejmie – Losy Brzeszczan podczas II wojny światowej. Organizatorem dzisiejszego spotkania, wydarzenia jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Osięcimskiej. W nastrój spotkania, tak cichutko, delikatnie słyszą Państwo muzykę, to utwór zespołu Besides, który pochodzi z ich najnowszej płyty. Z liderem tego zespołu spotkamy się w dniu dzisiejszym za chwilę. Na początku chciałabym bardzo serdecznie powitać Panią Teresę Jankowską, etatową członkinię Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, Panią Magdalenę Maj, sekretarza gminy Brzeszcze, Pana Andrzeja Kacorzyka, dyrektora Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Witamy serdecznie księdza Kazimierza Kulpę, kapelana honorowego Ojca Świętego, prałata. Witamy serdecznie przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kultury, edukacji, zaprzyjaźnionych muzeów, radnych powiatu oświęcimskiego oraz gminy Brzeszcze. Serdecznie witamy wszystkich miłośników historii. Bardzo proszę na początek o zabranie głosu panią Teresę Jankowską. Proszę Państwa, witam serdecznie. Kiedy pani dyrektor zapytała mnie, czy warto w Brzeszczach zorganizować spotkanie z historią, z mieszkańcami, nie wahałam się odpowiedzieć, że tak. I bardzo Państwu dziękuję. Spotkanie z historią, czyli tak naprawdę wspomnienie ludzi, którzy nieśli pomoc więźniom KL Auschwitz-Birkenau i podobozów na terenie Brzeszcz, to piękna karta historii. Dzięki panu Henrykowi Świebockiemu, który jest z nami dzisiaj. Panie Henryku, proszę się nam pokazać. Pan Henryk w swojej publikacji Ludzie Dobrej Woli, którą pewnie w większości znamy, przedstawił historię około 300 mieszkańców naszej gminy, którzy nieśli pomoc. Myślę, że jeszcze w naszych kartach rodzinnych jest wiele osób, które są nieupamiętnione. I taka jest też idea naszego muzeum, aby upamiętnić, pozostawić ślad po tych ludziach dla kolejnych pokoleń. Dlatego z tego miejsca też zachęcam Państwa do tego, żeby kontaktować się z pracownikami muzeum, udostępniać swoje zbiory, może powiedzieć świadectwo o swoich rodzicach, o swoich dziadkach. Mamy jeszcze szczęście jako to pokolenie, że spotkaliśmy się i spotykamy z tymi ludźmi, którzy są między nami, którzy nam często opowiadali, że przecież nie mogli być obojętni na cierpienie i pogardzanie drugim człowiekiem. Ci ludzie często nam powtarzali, że to nie było bohaterstwo. Po prostu tak trzeba było. Dobro nie czyni się słowem, ale działaniem, sercem, rękoma. I te postawy są dla nas wzorem i wielkim zobowiązaniem. Myślę, że słowa świętej pamięci Tadeusza Smreczyńskiego, życie ma sens, kiedy pomagamy innym, to słowa też tych wielkich obecnych i nieobecnych wśród nas. I te czasy, i ta obecność Państwa to dla nas wielki dowód na to, że chcemy zmieniać rzeczywistość, bo jesteśmy zobowiązani ich postawami, ich testamentem, żeby czynić ziemię lepszą, żeby współpracować, żeby czynić dobro, pojednanie i pokój. Żyjemy w dosyć ciekawych czasach i tylko od naszej postawy zależy, w jakiej przyszłości będziemy żyć. Myślę, że obecność Państwa też świadczy o tym, że to jest jedno z pierwszych spotkań w naszej gminie. Uśmiecham się do pani dyrektor, ponieważ mamy dużo do opowiedzenia sobie i do współopowiadania Państwa. Zapraszam, a dzisiaj życzę
pięknego wieczoru z pięknymi postawami naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i poproszę teraz panią dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, panią Dorotę Mleczko. Jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. No czuję się troszeczkę, że tak powiem, skrępowana, zajmując głos po pani Teresie Jankowskiej, bo ja nie jestem taką mówczynią jak pani Teresa. Postawiłaś mi, Teresko, wysoką poprzeczkę. Więc proszę mi wybaczyć, no nie mam takiego daru. Niemniej jednak bardzo serdecznie państwa witam i po raz kolejny tutaj. Bardzo cieszę się, że zechcieliście państwo tak licznie odpowiedzieć na nasze zaproszenia, bo tak naprawdę ta nasza działalność ma wtedy sens, jeśli widzimy takie reakcje jak dzisiaj, czyli że to, co robimy, co chcemy utrwalać, pamiętać, przywoływać te piękne postacie, no to nie robimy tego dla samych siebie i po prostu wszyscy czujemy potrzeby, żeby o tym mówić, spotykać się i nie zapominać, krótko mówiąc. Ja zanim jeszcze parę słów od siebie powiem, żeby mi to nie umknęło, ja szczególnie tutaj chcę podziękować pani Teresie Jankowskiej za postawę wspierania muzeum, bo właśnie w dużej mierze to dzisiejsze spotkanie mogło się udać dzięki jej zaangażowaniu, jej pomocy, temu, że pokierowała nami do pewnych osób, czy wskazała drogę, o kim warto na tych pierwszych spotkaniu powiedzieć, bo tutaj pani Teresa już jakby wyprzedziła troszeczkę moje myśli, że chcemy, aby to było pierwsze z tych spotkań u państwa, ponieważ ideą naszego muzeum jest między innymi też organizowanie spotkań z tak zwaną lokalną historią, czyli mówienie o mieszkańcach przez mieszkańców, tak bardzo ogólnie bym to nazwała. W listopadzie spotykaliśmy się w Osieku, gdzie mówiliśmy o tamtejszych ludziach dobrej woli. Dziś spotykamy się u państwa, jak widać, w bardzo licznym gronie. Mam nadzieję, że będzie to faktycznie kolejne spotkanie, bo jak zaczęłyśmy tworzyć program spotkania, o kim warto powiedzieć, no to lista, tak jak już tutaj pani Teresa wspomniała, była bardzo długa. No wiadomo, ze względów czasowo-organizacyjnych, w jaki sposób wytypowaliśmy te parę osób, parę postaci, o których za chwileczkę będziemy mówić, ale absolutnie to nie zamyka tej bardzo długiej listy ludzi dobrej woli z państwa terenu, z państwa gminy i okolic. Ja tutaj właściwie pani Teresa już powiedziała to, co ja w pewien sposób też chciałam powiedzieć, że jesteście państwo wyjątkowym terenem, jeśli patrzymy przez pryzmat badania historii, zagadnienia pomocy niesienia więźniom obozu Auschwitz, że naprawdę lista osób jest, jak na tak stosunkowo niewielki obszar, bardzo długa. I pewnie myślę, że nie do końca jeszcze zamknięta, bo pewnie uda nam się, takie mamy też nadzieje i plany badawcze naszego muzeum, żeby tą listę, którą pan Świebocki w pewien sposób otworzył, jeszcze douzupełniać w przyszłości na podstawie właśnie państwa wspomnień, relacji, pewnych informacji, które mam nadzieję będziecie chcieli przekazać do naszej jednostki. Natomiast mówię, jest to długa lista i owszem, można, ktoś mógłby powiedzieć kolokwialnie, no tak w pewien sposób łatwiej im było, bo byli blisko obozu, bo widzieli tych ciężko pracujących, wychudzonych, wygłodzonych ludzi, którzy pracowali w kopalni czy na okolicznych polach. Więc mógłby ktoś kolokwialnie powiedzieć, no mieli łatwiej, bardzo tutaj tak upraszczając to sformułowanie. Ale musimy pamiętać i to trzeba podkreślać, że to były czasy wojny, ogromnego ryzyka i każdy, kto podejmował się jednak tego niesamowitego wyczynu, bo tak to trzeba nazwać, żeby nieść pomoc tym potrzebującym ludziom, ryzykował nie tylko swoim życiem, swoją wolnością, ale ryzykował również życiem najbliższych. A myślę sobie, że to jest chyba nieraz o wiele trudniejsze, jeśli my mamy zadecydować w pewien sposób o tym właśnie, co może spotkać tych naszych najbliższych. A jednak
tutaj mieszkańcy pokazywali, że dla nich właśnie ta pomoc i to, że obok jest ten człowiek potrzebujący, jest najważniejsze w tym wszystkim. Także myślę, że Państwo jako mieszkańcy tego terenu na pewno jesteście z tego dumni, z takich postaw i tym bardziej musimy dbać o to, żeby te postacie nie odeszły w zapomnienie. Bardzo dziękuję, życzę również udanego spotkania, żebyśmy wyszli wszyscy bogatsi o nowe informacje i o nową myśl i pamięć o tych, których tutaj nie ma. A tak jak powiedziałam wcześniej, jest to, mam nadzieję, pierwszy z spotkań, na których to kolejnych spotkaniach będziemy przypominać kolejne postacie ludzi dobrej woli z Państwa terenu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja witam serdecznie panią Izabelę Miłkowską, dyrektora Biura Poselskiego Krzysztofa Kozika i jednocześnie od razu poproszę o zabranie głosu. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam za spóźnienie, ale jestem radną i mieliśmy dzisiaj sesję i stąd te nasze spóźnienie, tam moi koledzy radni też razem ze mną przyszli. Jeszcze raz bardzo przepraszam za spóźnienie. To w imieniu posła przeczytam list na dzisiejszą okoliczność. Poseł był niepocieszony, że nie może tu z nami być, bo bardzo interesuje się historią, także tą lokalną, tą naszą, z którą my mamy bardzo bliski kontakt. Szanowna pani Dorota Mleczko, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, szanowni goście, szanowni organizatorzy, serdecznie dziękuję za zaproszenie na tak ważne wydarzenie, jakim jest spotkanie z historią o wymownej nazwie. Pamięć wszystko obejmie losy Brzeszczan podczas II wojny światowej. Niestety z uwagi na wcześniejsze zaplanowane spotkania oraz obowiązki związane ze sprawowaniem mandatu poselskiego nie będę mógł uczestniczyć w organizowanym przez Państwa wydarzeniu. Pozwólcie zatem, że skieruję do Państwa tych kilka słów. O regionie i o Polsce możemy się nauczyć nie tylko z podręczników z historii, ale także od naszych najbliższych, od sąsiadów, znajomych. I właśnie dzięki tradycjom i więzom rodzinnym może przetrwać to, co najcenniejsze, nasza tożsamość narodowa. Istotną, często niezauważalną częścią dziedzictwa kulturowego jest pamięć zawarta właśnie we wspomnieniach ludzi. Zatem zebrane materiały będą cenną pamiątką oraz dokumentem przeszłości, ponieważ wszystkie te wspomnienia to historia Polaków, mieszkańców naszej małej ojczyzny oraz nas samych. Powtórzmy zatem za Tytusem Liviuszem, rzymskim historykiem, wielkim myślicielem. Historia to świadek dziejów, źródło prawdy życia, mistrzyni życia, zwiastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich zebranych. Z wyrazami szacunku poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Kozik. Dziękuję. Bardzo przepraszam, ale pan. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, ja tak pokrótce opowiem, co nas tutaj dzisiaj czeka podczas tego spotkania. Na wstępie przybliżona w dniu dzisiejszym zostanie historia losów mieszkańców Brzesz podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-45 ze szczególnym podkreśleniem pomocy, jaką nieśli mieszkańcy więźniom KL Auschwitz. Spotkanie rozpocznie pani Zofia Przybyłowska, która opowie Państwu o pomocy udzielanej przesiedleńcom zboru. Następnie panowie Józef Stolarczyk i Grzegorz Baczkowski przedstawią sylwetkę Jana Nosala, który był mocno zaangażowany w akcję niesienia pomocy więźniom, współdziałając z licznymi organizacjami konspiracyjnymi.
Z kolei pani doktor nauk farmaceutycznych, pani Agnieszka Rzepiela, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, przedstawi sylwetkę Marii Bobrzeckiej, która od początku istnienia obozu włączyła się w akcję niesienia pomocy więźniom. Następnie zaproszę państwa na krótką przerwę, po której wysłuchają państwo wspomnień o Stanisławie Morończyk, działającej w okresie okupacji, w konspiracji niosącej pomoc więźniom. Wspomnienia te prezentować będą dla państwa Małgorzata Morończyk oraz Jolanta Morończyk. Następnie, muszę przerzucić kartkę. Spotkanie zakończymy wystąpieniem pani Jolanty Chodur, nauczycielki języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Brzeszczach, która przedstawi projekt edukacyjny Znając cenę ryzyka, realizowany wspólnie z Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Pragnę dodać, iż każda z przedstawionych opowieści będzie przeplatana fragmentami relacji świadków historii mieszkających na terenie Brzeszcz i okolic, czytanych właśnie przez uczestników projektu edukacyjnego. Na początku, zanim rozpoczniemy, chciałabym zaprosić serdecznie do nas lidera zespołu B-Sides, pana Piotra Świąder-Kruszyńskiego, który opowie o projekcie nowym zespołu i niedawno wydanej płycie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Świąder-Kruszyński, reprezentuję tutaj dzisiaj zespół B-Sides. Pytanie, dlaczego muzyk rockowy znalazł się na spotkaniu, które zajmuje się historią Brzeszczan w czasie II wojny światowej. Nie jestem tutaj przypadkowo, w związku z tym, że wydaliśmy ostatnio płytę, która nazywa się Bystanders. Płyta poświęcona jest historiom więźniów obozu Auschwitz-Birkenau, ale także ludziom niosącym pomoc tymże więźniom. W związku z tym mamy tutaj wspólny zakres tematyczny. Płyta nazywa się Bystanders i oparta jest na 8 historiach związanych z więźniami obozu oraz z ludźmi niosącymi pomoc. Jeżeli chodzi o nasz teren, o Brzeszcze, jest jeden z utworów Forchanna, który jest poświęcony Hannie Krotosz. Mamy utwór Miners, który poświęcony jest ucieczce z kopalni w Brzeszczach oraz mamy utwór Last Lullaby, który poświęcony jest Helenie Płotnickiej. Wszystkie te historie są opisane i znajdują się na naszej stronie internetowej www.bsides.pl. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z projektem, do przesłuchania muzyki. Powiem, że podeszliśmy do tego z mocnym zaangażowaniem. Zaprosiliśmy różnych muzyków do współpracy. Między innymi można posłuchać kwartet smyczkowy. Gra też tam pianino, na którym grał Bartosz Słatyński. Nie wiem, czy jest tutaj dzisiaj z nami, ale też pewnie państwu znany brzeszczanin. Wszystko to jest opisane na naszej stronie internetowej www.bsides.pl. Dlaczego zajęliśmy się takim tematem? Zajęliśmy się tym tematem dlatego, że po pierwsze jesteśmy stąd. Mijamy się z tą historią na co dzień. To pierwsza sprawa. Po drugie uważamy, że muzyka nie jest tylko, nie musi być tylko rozrywkową częścią życia, ale też może przenosić jakieś idee, myśli i pomagać. W związku z tym drugi powód, dlaczego zajęliśmy się tym tematem. Trzeci, dlatego że uważamy, że należy cały czas opowiadać o historii, należy wspominać te trudne rzeczy, należy wspominać pomoc, którą nieśli nasi mieszkańcy więźniom, bo to daje nam nadzieję jako ludzkości. Bardzo dziękuję, zapraszam do sprawdzenia tego projektu. Miłego wieczoru życzę. Dziękuję pani dyrektor za zaproszenie. Do widzenia. Z relacji Józefa Moronia, mieszkańca na Zieleniec. Dożywialiśmy wszystkich, z którymi zetknęliśmy się. Żona moja, Anna, nocą przygotowywała jedzenie, a 14-letnia córka, Honorata, z 13-letnim Czesławem Gawełkiem o świcie podkładali jedzenie w szopie znajdującej się przy wysypywanym przez więźniów obwałowaniem. Szanowni państwo, zapraszam panią Zofię Przybyłowską, autorkę książki z dziejów Boru, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Brzeszczy Bór.
Witam serdecznie. Ja jestem dzieckiem powojennym. W związku z tym mogę swoje relacje przekazać w oparciu o informację uzyskaną od moich rodziców, którzy urodzili się i mieszkali na Boże. Mamusia ciągle nam wspominała, zresztą te wspomnienia były bardzo często w domu przekazywane, o losach i trudach, jakie przeżywali mieszkańcy Boru w czasie II wojny światowej. Cały czas jej się marzyło, żeby tą historię o wysiedleniu mieszkańców Boru ktoś spisał i przekazał następnym pokoleniom. Ja jako już dorosła dziewczyna, nieraz z braćmi wspominaliśmy o marzeniach mamy, ale nie miałam odwagi i nie wierzyłam w siebie, że potrafię coś napisać. Dopiero jak moi bracia najstarsi powoli odeszli, w związku z tym zobaczyłam, że coraz mniej jest świadków, mniej żyje na Boże ludzi, którzy mogli potwierdzić te dzieje i historię mieszkańców Boru. Starałam się w obozie pozyskać jakieś informacje, dokumenty na ten temat, ale to, co mi się udało, to znalazłam relacje Franciszka Włoszka z 1985 roku i Józefa Narasa z 1956 roku. Dla mnie to jako dokument to była mała ilość i w związku z tym postanowiłam w zasadzie po sesji, która odbyła się w Muzeum w Oświęcimiu dzięki obecnemu tu panu dyrektorowi i pani Edycie Chowaniec, która wręcz mnie mobilizowała, żeby napisać historię o mieszkańcach Boru w oparciu o relacje istniejących, żyjących jeszcze świadków. I stąd też powstała ta moja książka, moje wydawnictwo z dziejów Boru, gdzie oprócz historii Boru również i bieżącą historię tych mieszkańców przekazałam. Tak jak mama wspominała, przed wybuchem II wojny światowej na terenie Boru było 57 domów i 66 rodzin żyło w tej miejscowości. Mówiąc o Borze, mam na myśli teren, który jest między granicami linii kolejowej biegnącej ze Oświęcimia do Czechowic, po Nazieleńce, po Harmerze i od strony Oświęcimia po tak zwany Majer. Do 1941 roku, w czasie wybuchu II wojny światowej, no ludzie żyli w wielkim strachu, ale trzeba było żyć dniem codziennym. W związku z tym część mieszkańców pracowało na kopalni, a część zajmowało się i utrzymywało się głównie z rolnictwa. Mój tatuś pracował również na kopalni. W 1941 roku to, co mamusia mi przekazywała, był to pierwsze dni marca. Przyjechała żandarmeria niemiecka na teren Boru z wykazem rodzin mieszkających w poszczególnych domach i dokonywała znaczenia domów. Jedne domy były krzyżem zielonym naznaczane, drugie były czerwone. Nikt nie wiedział, co oznaczały te namalowane znaki na domach. Następnie około połowy marca, tak jak mamusia przekazywała, a z dokumentów
z muzeum. Wiemy, że 19 marca świętego Józefa zakończyło się wysiedlenie mieszkańców Boru. Wjechało wojsko na teren Boru i rozproszyło się wśród domów i każdy, do kogo podeszli, do którego domu podeszli, Niemiec miał listę, sprawdzał, czy te rodziny mieszkają pod tym numerem, wręczał nakaz opuszczenia domu, twierdząc, że do 2 godzin pod karą śmierci muszą opuścić swoje domostwo. Ale przedtem muszą zaprowadzić inwentarz żywy na podwórze do pana Szaśnego Jana i sprzęt rolniczy, jaki posiadali. W związku z tym z moim jeszcze niepełno 12-letnim bratem mamusia dokonała polecenia niemieckiego, a babcia tymczasem zajęła się pakowaniem do prześcieradeł to, co było najpilniejsze, żeby mogli na plecach unieść wspólnie z mamą, ponieważ tatuś w tym czasie był w pracy na kopalni. Ta mamusia na podwórzu pana Szaśnego dopiero się dowiedziała, że ci, co mają naznaczony krzyż zielony na domach, to znaczy, że z tej rodziny pracują na kopalni, w związku z tym dostali nakaz wysiedlenia. Natomiast ci, co mieli czerwonym krzyżem namalowane domy, byli wywożeni do generalnej guberni albo i na roboty do Niemiec. Tego już tak dokładnie mamusia nie wiedziała. Po zaprowadzeniu inwentarza wszystko musieli zostawić, i płody rolne, które mieli w zapasie, jakiekolwiek zapasy w domu, nikt nie wolno było zabrać, i otrzymali nakaz zamieszkania u pani Włochowej na siedliskach. Głównie to były tutaj na terenie Brzesz, nakazy na terenie Jawiszowic, Dankowic, no różnie, nawet i niektórzy w Kaniówku mieli nakaz przesiedlenia. Zgłosili się do pani Włochowej, wtedy już była 7-osobowa rodzina, bo babcia, tatuś, mama, no i 4 braci, a 5 w drodze. Pani Włochowa nie była bardzo przychylna, ale musiała przyjąć, bo był nakaz, przy czym ciągle narzekała, tak jak mamusia mówiła, no bo jak taka rodzina, dzieci małe gonią, krzyczą, coś tam boli, płaczą, w nocy nie śpią, w związku z tym nie było możliwości uciszenia, natomiast ona domagała się, bo faktycznie prawdopodobnie była schorowana, nerwice miała i w związku z tym nie mogła znosić tych krzyków. Mama była bardzo w trudnej sytuacji, ponieważ wszystkie użytki rolne znajdowały się na terenie Boru, czyli nie można było sobie żadnych zabezpieczyć żywności, nawet własną ręką, pracami, swoimi rękami. Również wszyscy inni, którzy byli wysiedlani z Boru, to też mieli praktycznie grunty orne i całość na terenie Boru. A jeszcze na dodatek, teren obozu został powiększony aż pod drogę prowadzącą od Oświęcimia do Bielska i tej drogi nie wolno było przekroczyć poza tymi osobami, które posiadały przepustki, gdzie zamieszkiwali od torów kolejowych do tej drogi wiodącej do Bielska Białej. W związku z tym bardzo trudno było, ale byli ludzie dobrej woli, którzy wspierali, pomagali. Jakieś tam warzywa, jakieś ziemniaki, co mieli, to wzajemnie sobie pomagali. Przy czym taką serdeczną pomoc i wdzięczność mama cały czas do końca życia miała
do państwa Mrowczyków, którzy w ówczesnym czasie nie byli wysiedleńcami, tylko rodowitymi mieszkańcami. I pani Mrowczykowa podeszła do mamy i mówi tak: słuchaj, ja ci użyczę jednej krowy, bo nam Niemcy nie zabrali, ale ty wyżywienie, paszę dla tej krowy musisz sobie zabezpieczyć i masz dwukrotny udój zabezpieczony mleka dla swojej rodziny. To była wielka pomoc i sobie nikt nie zdaje sprawy, jeśli się nie ma nic i nie ma możliwości skądkolwiek wziąć, żeby rodzinę wyżywić, ośmioosobową rodzinę. Skarbem było również to, że dziadziuś, ojciec mojego taty, miał łąki na Buczakach, a te łąki nie obejmował obszar terenu obozu, jak również niecałe pół hektara pola na tak zwanych polach rajskich od strony Wilczkowic, tam też nie był teren obozu i na tych polach uprawiali rękoma, bo dziadkowi konia zabrali Niemcy, w związku z tym ręcznie wszystko uprawiali i dziadziuś się dzielił wśród swoją rodziną, żeby przynajmniej w części zabezpieczyć tą rodzinę, a przede wszystkim mama mogła tą krowę mieć, zabezpieczyć jej paszę, bo siano było, buraki były. W związku z tym te podstawowe produkty, które były niezbędne do wyżywienia, zostały zabezpieczone. Ponadto była też rodzina z Poryszów, która niedaleko tam również mieszkała i ta rodzina z Poryszów z oddaniem po prostu dzieliła się z naszą rodziną, cokolwiek miała więcej, to albo przynosiła i przychodziła do mamy, albo również mama, pomagając w pracy w ogrodzie czy w polu, dzieliła się czy koszem ziemniaków, czy warzywami, jakiekolwiek w tym okresie czasu były. Dla mamy również w pierwszych dniach wojny wielką pomoc mama uzyskała od zarządcy ziemskiego, jaki tutaj był na terenie Brzesz, pana Ryszarda Bartkę. W pierwszych dniach wysiedlenia pomógł mamusi znaleźć pracę dla mojego najstarszego brata Ireneusza, którego mama bardzo się bała, żeby nie został wywieziony na roboty do Niemiec, załatwił w piekarni u pana Sarleja na tak zwane przyuczenie do zawodu jako piekarz. Pracował nieodpłatnie za 3 bochenki tygodniowo chleba, ale była to niesamowita pomoc dla naszej rodziny. Druga taka wielka pomoc od pana Bartkiego mama uzyskała również w okresie, kiedy w 1941 roku, jak już zostali wysiedleni, w maju tatuś wraz z innymi pracownikami musiał opuścić pracę w kopalni i został wywieziony do pracy w Westfalii. No to już dla mamy był bardzo wielki cios, dlatego że jak tu ktoś nie pracował, to nie miał żadnych środków do życia, ani finansowych, ani tak zwanych kartek na te podstawowe artykuły. I pan Bartkę, jak mama się zwróciła do niego z prośbą o powrót, o przyspieszenie, żeby tata wrócił z tej Westfalii, powiedział, że porozmawia z dyrektorem kopalni i postara się, żeby część tych ludzi wróciło z powrotem do pracy na kopalni i do swoich rodzin. I tak też się stało. W sierpniu tatuś wrócił do kraju i razem z rodziną był i pracował na kopalni. Chcę powiedzieć, że oprócz wysiedlenia to jeszcze była następna tragedia, bo po wyzwoleniu miasta Oświęcimia, naszych terenów, ludzie wreszcie mogli pójść zobaczyć,
co na swych terenach zastali. I zastali to, że z 57 domów 30 domów zostało zburzonych, czyli praktycznie nie mieli gdzie wracać. Były tylko baraki, w których tych barakach Niemcy chowali konie, trzodę, owce. I znowu dylemat. Jak przyjść i jak rodzinie zabezpieczyć życie? Ale jedynie taka była możliwość, że z tych baraków były przydzielane płyty i rodziny budowały domów. I tutaj znowu przyszli z pomocą państwo Sporyszowie i państwo Mrowczykowie, którzy po pierwsze powiedzieli mamie, że możesz u nas, od nas korzystać z pomocy nadal, dopóki nie wybudujesz domu i nie wejdziesz do swojego domu. I tak do sierpnia rodzicom pomagali ci właśnie mieszkańcy, a na dodatek pan Sporysz i pan Filch wraz z tatusiem i z wujkami wybudowali na szczęście dom drewniany, barak, ale było ważne, że się przyszło i że się mieszkało i że się mogło cieszyć życiem i najważniejsze to, że wszyscy po prostu byli, nie trzeba było szukać po świecie jeden drugiego, tylko razem żeśmy byli i żyli. A tak tylko dla wspomnienia powiem, że jak weszła Armia Krajowa do Brzesz, to mama opowiadała, że wszyscy brzeszczanie hurmem otoczyli pana Bartkiego i nie pozwolili mu żadnej krzywdy zrobić, dlatego że bardzo dużo tutaj brzeszczanom pomógł, a nam też, naszej rodzinie. Tyle chciałam tylko przekazać, to wszystko, co mogłam, spisałam relacje i umieściłam w książce z dziejów Boru. Dziękuję bardzo. Ze wspomnień Władysławy Kożusznik, mieszkanki Brzeszcz. Latem 1941 roku w czasie sianokosów na polach Harmerz i Puław oraz na stawach pracowało bardzo dużo więźniów. Jak zwykle chodziłyśmy z Helą najpierw na zwiady, wyszukując najdogodniejsze miejsca na przyrządzanie strawy. Najczęściej swoją kuchnię rozkładałyśmy w którymś z opuszczonych domów. Do gotowania używałyśmy głównie sztachet z płotów lub pozostawionych starych sprzętów domowych. Ugotowaną strawę stawiało się gdzieś w pobliżu pracujących, w krzakach czy poza domem. Za pozwoleniem przekupionego strażnika i kapo, więźniowie dochodzili po kilku i opróżniali naczynie. Poproszę panów Józefa Stolarczyka, działacza społecznego politycznego oraz pana Grzegorza Baczkowskiego, wieloletniego działacza w Stowarzyszeniu Ekologicznym BIOS gminy Brzeszcze, którzy przedstawią nam postać pana Nosala. Dobry wieczór państwu, słychać? Słychać. Zawsze było mnie słychać, więc postaram się, żeby i teraz. Dobry wieczór państwu. Z wielką tremą staję przed państwem po wielu, wielu latach mojej nieobecności społecznej i politycznej, ale sądzę, że teraz, mówiąc delikatnie, sprowokowany przez młodzież i nie tylko pytaniem, profesorze, kolego, kim był ten Nosal? Jest ulica Nosala, a my praktycznie niewiele o nim wiemy. Ja mówię, no trzeba coś zrobić. I ponownie zostałem, jakby to powiedzieć, zmobilizowany przez kolegów z klubu bezpartyjnych Brzeszczot i przez kolegę Grzesia, aby upamiętnić tą postać. Dlatego też jest akcja przygotowania tablicy pamiątkowej. I proszę państwa, ja może nie będę dzisiaj szczegółowo sięgał do okresu okupacji, aczkolwiek na pewno dużo. Natomiast chciałbym, abyśmy poznali pana Jana Nosala od początku, kiedy został brzeszczaninem. A brzeszczaninem został, proszę państwa, dopiero w 1920 roku. Urodził się w 1883 roku
w Woli Batorskiej, no w powiecie bocheńskim. Był synem chłopskim. Próbowano mówić, że robotniczym. Nie, był synem chłopskim. Ukończył szkołę ludową. Następnie pracował na gospodarstwie, czasami dorywcze prace. Następnie został powołany do armii austro-węgierskiej. Spędził czas obowiązkowej służby wojskowej w Wadowicach. Tam również uzyskał stopień podoficerski. Nie była to szkoła podoficerska, były to kursy. Po ukończeniu służby wojskowej, w poszukiwaniu pracy, udał się na Morawy, do Przywodzia i tam w jednej z kopalń rozpoczął pracę. Był człowiekiem od początku aktywnym, bardzo szybko zaangażował się w działalność związków zawodowych górników, ale również spotykając tam szerokie grono Polaków, którzy byli tam już rdzennie mieszkającymi, jak również poszukującymi, tak jak on, pracy. Jego polityczne przekonania socjalistyczne nie były mile przyjmowane tam, zwłaszcza, że był to czas, kiedy były przygotowania do I wojny światowej, mówiło się o odzyskaniu niepodległości, a w tym czasie już wiadomo, każdy z narodów Wielkiego Cesarstwa Austro-Węgierskiego szukał swojego miejsca nie tylko w społeczeństwie, ale przede wszystkim na mapie. Wybuchła wojna, pan Jan Nosal jako podoficer został zmobilizowany, walczył na froncie wschodnim, został aresztowany, ranny, wrócił do domu. W 1918 roku po uzyskaniu niepodległości znów udał się do Przywodzia. Tam już bardzo mocno działał, zwłaszcza, że tam również działała Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego jako jeden z organów władzy przyszłej Rzeczypospolitej. Nosal absolutnie uważał, jak wielu Polaków tam będących, że Śląsk Cieszyński w całości powinien być Śląskiem Polskim. Ta działalność w PPS-ie, działalność wspierająca Radę, jak również działalność w Związku Zawodowym Górników tejże kopalni, gdzie walczył o polepszenie warunków bytowych górników, spowodowały, że został, mówiąc delikatnie, wyrzucony i stał się uchodźcą. A że w Brzeszczach funkcjonowała, już Państwo doskonale wiecie, kopalnia, potrzebowała fachowców, więc Jan Nosal został w 1920 roku przyjęty do pracy w tejże kopalni i tutaj bardzo szybko sprowadził również żonę. Stał się działaczem nie tylko górniczym, nie tylko w związkach zawodowych, gdzie natychmiast podjął pracę, ale również społecznym. Organizowało się nowe życie, organizowała się działalność handlowa, więc bardzo szybko w tej działalności handlowej został jednym z członków Rady Nadzorczej, ale bardzo poważny problem. Kopalnia Brzeszcze to mnóstwo ludzi, powiem, z zewnątrz, bo mieszkańców Brzeszcz i okolicznych miejscowości było zbyt mało, żeby można było osiągnąć pełne zatrudnienie, dlatego też trzeba było budować. Kopalnia Brzeszcze była jedną kopalnią w okresie międzywojennym państwową. Tylko, że proszę Państwa, tu jest dosyć ciekawy moment, bo w zasadzie od 1918 do 1927 roku ta państwowość polegała na tym, że była ona tylko płatnikiem podatku. Natomiast wszystkie sprawy związane z socjalem, wszystkie sprawy związane z ochroną ludzi pracy spoczywały na kierownictwie kopalni. Dlatego też Nosal, mówiąc delikatnie, jeszcze mocno naciśnięty przez swoich współpracowników, jeszcze ze Śląska Cieszyńskiego, którzy również musieli opuścić ten teren, bo również Polaków tam w tym momencie, powiemy delikatnie, nie lubiano, bo chcieli to
do Polski włączyć, wystąpił z propozycją tworzenia spółdzielni, budowy domków czy domów dla uchodźców ze Śląska Cieszyńskiego, ale jak zobaczymy dalej, to nie tylko dla nich. Dlatego też tworzenie tejże organizacji bardzo szybko przebiegło, natomiast problemem podstawowym była ziemia. Żeby budować, trzeba mieć ziemię. Ta ziemia, jak Państwo doskonale w większości wiecie, w tym czasie była własnością żywieckich Habsburgów. Arcyksiąże Karol po rozmowach podjął rozmowy skuteczne i teraz poproszę Grzesia, żeby zajął się tym tematem. Założono Towarzystwo Spółdzielcze do budowy domów dla uchodźców Śląska Cieszyńskiego i w 1922 roku książę Karol Stefan Habsburg, arcyksiąże żywiecki, obiecał, zaraz powiem dlaczego obiecał, a nie od razu dał, 27 morg austriackich, to jest mniej więcej 15,5 hektara w Przecieszynie, w jego majątku w Przecieszynie, na przekazanie na budowę domów dla tych uchodźców. Sprawa trwała dosyć długo, bo dopiero w 1924 roku Sejm Polski zdecydował, czy Habsburgowie będą wywłaszczeni i potraktowani jako przedstawiciele zaborców, czy zostaną potraktowani jako obywatele polscy. Sprawa się wyjaśniła w 1924 roku. I wtedy arcyksiąże mógł dokonać darowizny. Zachowały się dokumenty tej spółdzielni, na szczęście, więc mamy taka teczka, którą przed chwilą żeśmy pokazywali, jeszcze wrócę do tego. To jest cały plik dokumentów dotyczących tej spółdzielni. Prezesem i głównym organizatorem tej spółdzielni był Jan Nosal. Tam potem były jeszcze kolejne osoby i ta praca... Teraz powiem, czym się to skończyło. Wybudowaniem około 80, ja się doliczyłem 79, może 80 działek, które zostały potem rozparcelowane. Zostały stworzone warunki do zaciągnięcia kredytów, zorganizowania wszystkiego, przeprowadzenia aktów notarialnych. I została wybudowana taka część Przecieszyna, która się nazywa, na mapach przynajmniej widzę, parcele. To jest, jak wjeżdżacie Państwo do Przecieszyna od Brzeszcz, dobrze, to między ulicami wjeżdżamy na skrzyżowaniu ulicą Przecieszyńską Wyzwolenia na przykład, albo Nosala i Wyzwolenia, to po prawej stronie mamy Graniczną i tu się zaczynają te domy, potem jest ulica Sadowa i ulica Jodłowa. To jest ten obszar 15 ponad hektarów, na których stoi około 80 domów. To jest właśnie na tym gruncie podarowanym przez arcyksięcia. Pokażę Państwu, gdzie to jest. Znaczy pokażę oryginalną mapkę. No była. Była, jest. Ten dokument, jak się powiększy, to można rozczytać. Górą, tak skośnie, to jest ulica Wyzwolenia, czyli główna ulica Przecieszyna. A tu mamy ulicę Graniczną, Sadową i tu jest ulica Jodłowa. I to jest ten obszar, jak wjedziecie Państwo do Przecieszyna, to pamiętajcie o tym. Proszę? Oczywiście, wracamy teraz jeszcze do aktu darowizny, który jest... Mamy tylko tutaj do pokazania pierwszą stronę. Znaczy była pierwsza strona, to jest ostatnia. To jest ostatnia strona aktu darowizny, on ma kilkanaście stron ze wszystkimi warunkami. Na górze jest podpisany Karol Olbracht Habsburg, to jest jako pełnomocnik syna arcyksięcia. Potem jest do mikrofonu. Aha, przepraszam. Tam jest, o, tu jest podpis Karola Olbrachta Habsburga jako pełnomocnika swojego ojca. Tu jest Jan Nosal. A tu jest Tomasz Kłusak, członek zarządu. To jest akt, tu jest potwierdzenie sądowe tego aktu darowizny. Dobrze, to w każdym razie
dzięki staraniom Jana Nosala i oczywiście wielu innych ludzi, ale on był motorem. Oczywiście pamiętać musimy, że sam by tego nie zrobił. Miał wielu współpracowników na całym terenie Brzeszcz i Sowiec sąsiednich, ponieważ był pracownikiem kopalni i miał kontakty. Bardzo ważną sprawą w tym czasie również, poza tym budownictwem, poza sprawami strajków i płac, poza sprawami zatrudnienia, była opieka zdrowotna. Wiemy doskonale o tym, że w wieku XIX czegoś takiego w zakładach nie było. Teraz w wieku XX konieczność, dlatego też następny bardzo ważny temat, temat w całym powiecie oświęcimskim i nie tylko, to temat kas chorych. I znów tutaj mamy pana Jana Nosala, który był jednym ze współorganizatorów kas chorych, jak również inicjatorem budynku kasy chorych w Brzeszczach. Oczywiście pamiętać musimy o tym, że nie było to tylko dla pracowników kopalni Brzeszcze, żebyśmy nie zamykali, tak samo nie było to tylko dla uchodźców ze Śląska Cieszyńskiego, jeżeli chodzi o Przecieszyn, bo później politycznie pan Nosal w pewnym momencie miał drobne kłopoty, ponieważ zarzucono mu, że był monopolistą i chciał tylko dla górników. Oczywiście Kasa Chorych funkcjonuje, był przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym zarządu powiatowego Kasy Chorych i tutaj. I proszę państwa, jeszcze momencik, jeżeli... Rozumiem, rozumiem, no, ale niestety ja byłem, jestem i będę gadułą. Jak państwo będą mieli mnie serdecznie dość, to proszę rzucić, co prawda plastikiem, ale... Bardzo ważnym momentem było to, że pan Nosal był szefem Związku Zawodowego Górników. A lata 1923-27 to jest najtrudniejszy okres dla polskiej gospodarki, zwłaszcza tutaj Małopolski i Śląska, ponieważ mamy w tym czasie wojnę celną z Niemcami. Takiego zapotrzebowania na węgiel w Polsce jeszcze nie było. Dlatego też wojna celna, wysokie cła, nasz węgiel nie mógł płynąć do Europy Zachodniej, dlatego trzeba było ograniczyć wydobycie i ograniczyć zatrudnienie. I tutaj było pytanie, bezrobocie i dyskusje z panem dyrektorem Lebieckim były bardzo ciekawe, bo dyrektor tłumaczył związkowcom nie tylko, że inflacja, że nie będzie możliwości zaciągnięcia kredytów, ale finalnie doszło do sytuacji takiej, że zwolnień w kopalni Brzeszcze nie było, był ograniczony czas pracy, albo były tak zwane urlopy bezpłatne. Dzięki temu kadra się utrzymała. W 1922 roku pan Nosal po raz pierwszy kandydował do Parlamentu Rzeczypospolitej. Nie został posłem, ale w 1928 roku był na listach Polskiej Partii Socjalistycznej, został posłem. W 1930 roku Sejm został rozwiązany, pan Nosal wrócił i niestety już nie pracował w kopalni. Podaję w swojej karcie pracy, Grzesiu, jak to było z tą kartą pracy? Kiedy został przyjmowany do kopalni w 40 roku? W 40 roku został... Jak to było? No proszę. Jan Nosal... To mówiłeś, nie pracował w latach 30. na kopalni, był przewodniczącym Związku Zawodowego Górników. Sekretarzem. Sekretarzem, przepraszam. I w roku 39 w kwietniu został wybrany na burmistrza miasta Jaworzna z listy PPS-u. Tam były takie ciekawe wybory samorządowe, bo w okresie sanacyjnym nagle coś się zdarzyło, że prezydentem miasta Łodzi, jednego z największych miast Polski, został PPS-owiec, socjalista i na przykład Jaworzna, Jan Nosal. Mamy zachowany dokument niemiecki z przebiegiem pracy Jana Nosala.
O, to jest jego wizytówka jako posła. To jest Arbeitsbuch, bardzo ważny dokument w Rzeszy Niemieckiej. Każdy musiał gdzieś pracować i to jest jego dokument, który się zachował. Te dokumenty, które mamy właśnie o spółdzielni mieszkaniowej i te takie osobiste, zachowały się w archiwum rodzinnym. Mamy dwóch prawnuków, jeden mieszka z naszej, prawnuków Jana Nosa, ale jeden mieszka w naszej gminie, drugi w Krakowie. I oni przechowują te dokumenty. No tu jest... Po usunięciu go 1 kwietnia 1940 roku, do kwietnia 1940 roku był burmistrzem w czasie władzy niemieckiej, bo Niemcy jeszcze nie mieli zorganizowanej administracji. Potem został usunięty ze stanowiska burmistrza i został portierem, dozorcą w rowerowni. Po powrocie z Jaworzna wrócił do Brzeszcz. Trzeba było znaleźć pracę. Kopalnia Brzeszcze była już wtedy, wiadomo, w koncernie Hermann Göring Werke. Brzeszcze były częścią Rzeszy Niemieckiej. Dlatego też szukając pracy miał już wtedy pod 60 lat, więc nikt nie mógł go wysłać na dół do pracy w kopalni, więc dostał najlepszą dla konspiratora pracę. Ponieważ został stróżem rowerowni. A wszyscy dojeżdżający z terenu powiatu oświęcimskiego do kopalni Brzeszcze, no czymże dojeżdżali? Rowerami. Więc miał kontakt ze wszystkimi i pracownikami, i na zewnątrz. Oczywiście po powrocie bardzo szybko nawiązał kontakt z Piotrem Hałoniem. To też bardzo ciekawa postać, bo już od początku istnienia Niepodległości działał. 3 minutki nam zostały. Zdaję sobie sprawę z tego, że w każdym razie z Piotrem Hałoniem odbudowali organizację PPS-owską, tą WRN-owską i rozpoczęli działania na rzecz pomocy dla więźniów obozu oświęcimskiego. I tutaj bardzo ciekawe wspomnienia są Edwarda Hałonia. Nosal był jednym z szefów i organizatorem pomocy tej bezpośredniej, pomocy żywnościowej i pomocy medycznej. Oczywiście utrzymywał nadal kontakt z Jaworznem, z rodziną Mazurów. Żona Franciszka Mazura była łączniczką, jak podają we swoich wspomnieniach między innymi Motyka, między innymi Mazur, Hałoń, brat oczywiście, znaczy syn Piotra, Kazimierz, który w Oświęcimiu był jako więzień o nazwisku Wrona. Jak podają, to tutaj w aptece był jeden z lepszych punktów kontaktowych i tutaj też organizowano przerzuty grypsów, przerzuty listów, przerzuty informacji dla rodzin, ale również i tutaj przygotowywano pomoc dla uciekinierów. I tutaj ważne jest, żeby wrócić do wspomnień, gdzie mamy informacje o współpracy Nosala i Hałonia z Jedlińskim, ze Żmijem. Mamy również informacje o współpracy z Sosenkami Wawrzyczki. Także, co ciekawe, na terenie naszym nie było rywalizacji politycznej. Była pełna współpraca po to, aby pomóc tym, którzy tracili tam zdrowie i życie, aby uratować jak najwięcej tych, których, mówiąc delikatnie, pan Adolf skazał na śmierć. I ostatnia rzecz, której miałem nie mówić. Proszę państwa, czy przed wojną, II wojną światową, Adolf Hitler był w Polsce? Czy w czasie I wojny światowej był w Polsce? Był w Wadowicach 3 miesiące w jednostce wojskowej, tam gdzie dzisiaj mamy więzienie. Ja przepraszam państwa za gadulstwo. Dziękuję, że wysłuchaliście tej chaotycznej naszej mowy. Dostałem prikaz, że mamy 3 minuty. W 1943 roku, proszę państwa, w sierpniu pan Jan został aresztowany, oczywiście Boruta, później Boruta Hałoń.
trzeba co najmniej kilkunastu godzin, żeby to wszystko, mówiąc delikatnie, odkryć. Również została aresztowana wtedy żona pana Mazura, bo on, ta łączniczka, a dzięki temu, że ona tutaj została aresztowana błyskawicznie, Mazur został poinformowany i mógł z dziećmi opuścić Jaworzno. Zresztą w ogóle 43 rok dla naszej Polski podziemnej, rok tragiczny, śmierć Sikorskiego, śmierć Grota Róweckiego, aresztowania wielu działaczy Polski podziemnej, no ale... Ale żona Nosala Gabriela też. Też. W 44 roku zmarł. Przepraszam, to jest nauczycielski nawyk niestety. Pierwsze kontakty rzeczywiste w początkach 1941 roku nawiązał z obozem przywódca PPS w Brzeszczach Jan Nosal. Sam osobiście podjął się zmontowania takiej łączności na obóz oświęcimski, przy czym materiały informacyjne miały być przekazywane przez Jaworznicką Organizację do Krakowa. W 3 tygodnie po rozmowie z Marcinem, czyli Franciszkiem Mazurem, kierownikiem grupy PPS w Jaworznie, miał już zorganizowaną siatkę. Proszę Państwa, zaproszę panią Agnieszkę Rzepielę, pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum w Krakowie. Jeżeli będzie za głośno, to proszę mnie upomnieć. Pozwolą Państwo, że usiądę, ponieważ będę chciała zacytować kilka opinii, kilka listów, kilka świadectw o działalności Marii Bobrzeckiej, którą, jak mówiłam, chciałam Państwu przedstawić troszkę inaczej. Ta osoba, która z narażeniem życia pomagała przede wszystkim więźniom obozu Auschwitz, która ratowała ludzi, a wiadomo, jakie to były czasy, wielokrotnie już o tym tutaj słyszeliśmy. Maria Bobrzecka była farmaceutką, była magistrem farmacji, a w etos zawodu aptekarza jest wpisana pomoc ludziom, pomoc tym, którzy potrzebują, którzy są chorzy, którzy nie tylko są chorzy na ciele, również na duszy, którzy tej pomocy jednym słowem potrzebują. I wielu farmaceutów w czasie okupacji zajmowało się taką działalnością. Wielu z nich było wciągniętych w działalność konspiracyjną. Wielu także z nich przypłaciła tę działalność życiem. Na szczęście Maria Bobrzecka do nich nie należała. Świadectwa o jej ofiarnej, pełnej poświęcenia postawie są liczne. I jest to osoba, o której historycy farmacji pamiętają. Wielokrotnie nawet ja miałam przyjemność, ponieważ jest ta postać mi bliska w jakiś szczególny sposób. I jak się okazuje ostatnio z pewną wzajemnością, ponieważ nie mogę się opędzić od myśli, że Maria Bobrzecka w jakiś sposób pomaga. Pomaga w tym upamiętnieniu swojej osoby, w tym mówieniu o niej i pisaniu, co przypadło mi skromnie w udziale. Była to osoba, którą ukształtowało pewne środowisko, która miała tak dużo cech pozwalających jej na pomoc ludziom. A ja chciałam Państwu powiedzieć, jakim była człowiekiem, kim była ta osoba i dlaczego taki tytuł mojego dzisiejszego wystąpienia, Anioł z apteki w Brzeszczach. Otóż w świadectwach, listach dziękczynnych od więźniów, czy to po wojnie, czy jeszcze z czasu okupacji, powtarza się to określenie Anioł Stróż. Tak do niej się zwracano. Rzeczywiście taką opieką otaczała przede wszystkim więźniów Auschwitz, działając w konspiracji, narażając swoje życie. Tutaj widzą Państwo jedną z kartek, jeden z liścików nadesłanych przez więźnia inżyniera Karola Hüle. Najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra i błogosławieństwa Bożego zasyła z głębi serca naszemu kochanemu aniołowi stróżowi szczerze oddany. To mówi samo za siebie. Była to osoba szlachetna, piękny człowiek, piękna kobieta. O tym jeszcze będzie za chwilę, ponieważ jest kilka jej wizerunków, których może tutaj Państwo nie znacie.
na początek ten właśnie. To zdjęcie jest u nas w muzeum, jest oprawione i właśnie planuję powiesić je sobie w gabinecie, ponieważ jest to naprawdę poza wszystkim bardzo piękna postać, duchowo również. Proszę Państwa, apteka pod Aniołem Stróżem to jest zdjęcie powojenne prawdopodobnie, krótko powojenne lub być może jeszcze z czasu okupacji. I widok, czy współczesny, tu proszę mnie poprawić, ponieważ nie wiem, jak w tej chwili ta apteka wygląda, jak ten budynek wygląda, liczę na Państwa wiedzę tutaj i czy na nim nadal ta tablica się znajduje. Jest? Jest. Bardzo się cieszę, a więc nie jest to tak bardzo przestarzałe. Proszę Państwa, króciutko, jak mówiłam od innej strony, na podstawie dokumentów, które w naszym muzeum, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w archiwum się znajdują. Maria Bobrzecka urodziła się w Tarnowie w 1898 roku. Już w roku następnym jej rodzina przeniosła się do Krakowa, gdzie w latach 1904 i 1908 Maria uczęszczała do trzyklasowej żeńskiej szkoły wydziałowej imienia świętej Anny. Tutaj zwłaszcza myślę dla młodzieży może być interesujące stare świadectwo, bardzo dawne świadectwo z początku XX wieku. No trochę inaczej wyglądało, ale można się wczytać i zobaczyć, że miała dobre stopnie, co zresztą powtarzało się dalej również na studiach. Ukończyła również z wyróżnieniem, zdała maturę w prywatnym żeńskim gimnazjum imienia Królowej Jadwigi i po zdaniu właśnie egzaminu maturalnego w czerwcu 1916 roku zapisała się z dniem 3 października, a więc inauguracja roku akademickiego, na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlaczego Wydział Filozoficzny? Wyjaśniam od razu. Wówczas na tym właśnie wydziale studiowało się farmację, ale nie od razu. I tutaj bardzo ciekawy epizod, może trudno to nazwać epizodem, bo były to aż 4 semestry, czyli 2 lata studiów. Studia humanistyczne, proszę Państwa, na podstawie dokładnego przebadania jej indeksu uniwersyteckiego, który właśnie w naszych zbiorach się znajduje, można stwierdzić, że zanim zaczęła studiować farmację, odbyła właśnie naukę humanistyczną, 4 semestry studiów humanistycznych, mało tego, filologii klasycznej. Pojawiają się w tym indeksie przedmioty takie jak literatura grecka, jak historia, wspominano tutaj już, cytowano Liviusza, a więc także zgłębiała jego przekazy Maria Bobrzecka. Te przedmioty, nie tylko związane z filologią klasyczną, również z polonistyką, była gramatyka opisowa, porównawcza, były dzieła Słowackiego, a więc wykształcenie humanistyczne także, pomijając już, że tak kiedyś wyglądało kształcenie. Ale przypomnijmy, że mówimy o farmaceutce. Otóż przedmioty związane z farmacją pojawiły się oczywiście w pewnym momencie w jej indeksie, zaczęła te przedmioty studiować i jednocześnie, co było zresztą obowiązkowe dla farmaceutów, podjęła praktykę w aptece, jednej z krakowskich aptek, aptece pod Złotą Koroną przy Rynku Głównym. Proszę Państwa, zapisała się na studia farmaceutyczne, ponieważ wtedy na Uniwersytecie Jagiellońskim otwarto oddział farmaceutyczny, oddział Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie właśnie kształcono farmaceutów. Po zdaniu wszystkich egzaminów, po odbyciu tych studiów, zakończyły się te studia egzaminem praktycznym z farmacji i z chemii. Maria Bobrzecka otrzymała absolutorium, przepraszam, potwierdza to dokument stosowny i studia zakończyła ostatecznie 6 lipca 1923 roku. Rok ten okaże się również ważny dla jej przyszłego miejsca życia, czyli Brzeszcz, ponieważ wtedy właśnie się tam przeniosła. Tutaj widzą Państwo indeks, te autentyczne dokumenty są właśnie w naszym archiwum. Świadectwo ukończenia w międzyczasie ukończyła także kurs dla absolwentek Szkoły Akademii Handlowej, co znakomicie przygotowało ją do przyszłej pracy jako aptekarki.
i tu właśnie zaświadczenia na oryginalnych firmowych papierach z aptek krakowskich, znacznych, ważnych aptek, z których ta druga apteka pod gwiazdą była później w czasie okupacji także odegrała bardzo istotną rolę w konspiracji w związku z działalnością AK jej właścicieli. To dygresja, proszę Państwa, dokument potwierdzający absolutorium i tu dochodzimy do momentu przeniesienia się Marii Bobrzeckiej do Brzeszcz, kiedy to rozpoczęła po otrzymaniu dyplomu, już w sierpniu przeniosła się do Brzeszcz i rozpoczęła praktykę, później pracę, czy inaczej pracę jako praktykantka w aptece Franciszka Schneidera. Po kilku latach pracy, mając już widocznie środki finansowe, zresztą są pewne wzmianki o tym, że rodzina jej trochę pomogła, rodzina w jakiś sposób mieszkająca już w Krakowie, a przypominam jej ojciec, znaczy być może tego nie mówiłam, był kolejarzem, a więc była to dosyć prosta, może jednak niezamożna rodzina, ale w pewnym momencie, kiedy młoda Maria chciała stanąć na własnych nogach, w jakiś sposób rodzina jej pomogła, co później spłaciła i to są już takie drobne sprawy związane z domem w Krakowie. Ale wróćmy do głównego nurtu. Po kilku latach, w 1927 roku, w styczniu, kupiła od Franciszka Schneidera aptekę. Proszę Państwa, tutaj jest oryginalny dokument odręczny, jak Państwo widzą, protokół kupna sprzedaży tej właśnie apteki. Miała jednak bardzo przyjazne, bardzo miłe relacje z wcześniejszym szefem Schneiderem i zatrudniła go jako pracownika. W tej aptece, jak wiemy, pracowała do momentu wyjazdu z Brzeszcz, czyli lat 50. W latach 30., a więc jeszcze kiedy była własnością Schneidera, apteka mieściła się w niezbyt dogodnym lokalu, mówiąc bardzo łagodnie. Warunki nie były tam dobre, apteka była nie najlepiej oświetlona, było podobno wilgotno. W każdym razie Maria postanowiła aptekę przenieść w inne miejsce, do wybudowanego w tym celu budynku przy rynku głównym w Brzeszczach. Był to rok 1938. I proszę tak popatrzeć z perspektywy już późniejszej. 38 rok, druga połowa 38 roku. Niestety krótko cieszyła się nową, wspaniale i nowocześnie urządzoną apteką. Proszę Państwa, otrzymała oczywiście koncesję na prowadzenie apteki, co było niezbędne w 29 roku, a to jest budynek, w którym od frontu i od tyłu, w którym apteka się mieściła i czy mieści nadal. Tak? Dalej jest apteka? Dobrze. Proszę Państwa, tutaj przedstawiam rachunek. Właśnie w naszym archiwum są też tego typu dokumenty przekazane przez rodzinę. One jakby dodają takiego posmaku codzienności i takiego konkretnego spojrzenia, mianowicie rachunek dla firmy krakowskiej, która wykonała meble do apteki, do izby ekspedycyjnej, czyli tego miejsca, gdzie wchodzili pacjenci i do laboratorium, a więc świetnie nowocześnie wyposażona apteka. Proszę Państwa, kim była ta osoba? Czym się zajmowała? Jaką była kobietą? To była młoda kobieta, wykształcona, nowoczesna, przedsiębiorcza. I proszę Państwa, ona należała między innymi, była członkiem wielu towarzystw. Towarzystwa farmaceutycznego w Krakowie, Kasy Oszczędności, również różnych towarzystw turystycznych. To są autentyczne właśnie dokumenty. Proszę Państwa, nawet była członkinią Ligi Morskiej i Kolonialnej, a więc nazwa dosyć egzotyczna, jak również towarzystwa Tatrzańskiego. Sądząc z analizy jej paszportu również znajdującego się w naszych zbiorach, często podróżowała, wyjeżdżała, była osobą nowoczesną, otwartą na świat, na ludzi. Myślę, że to też spowodowało, że w momencie próby, wielkiej próby, czyli okupacji, tak otwarcie i z taką determinacją i odwagą była nastawiona na drugiego człowieka, który potrzebował pomocy. Proszę Państwa, oto zdjęcie ze zbiorów prywatnych rodziny. Już wyjaśniam, bo w większości z Państwa nazwisko profesora Leszka Koniecznego nie jest znane. Związany z Marią Bobrzecką, zaproszony przez panią dyrektor również, niestety nie mógł przyjechać dzisiaj. Pan profesor jest biochemikiem na Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast jego związek z Marią Bobrzecką jest rodzinny. Pierwsza już nieżyjąca żona profesora była bratanicą Marii Bobrzeckiej.
Bobrzeckiej, Krystyna Bobrzecka, którą ona przysposobiła. I tutaj właśnie ze zbiorów rodzinnych pochodzące zdjęcie Marii Bobrzeckiej na jednej z wycieczek. A więc widzimy tutaj po prostu człowieka, kobietę, która podróżowała. Proszę Państwa, wybuchła wojna. Apteka, pierwszy cios spotkał oczywiście Marię Bobrzecką też osobiście jako właścicielkę apteki. Otrzymała apteka tak zwanego Treuhändera. To był nadzór, to był po prostu człowiek, który zarządzał w imieniu Niemców apteką. Tak się stało w większości aptek polskich. I proszę Państwa, Maria od razu włączyła się do konspiracji. Moi przedmówcy wspominali bardzo ciekawe dla mnie te informacje Jana Nosala, który prawdopodobnie był tą osobą, a raczej być może jego żona, który włączył, wciągnął, jak się to mówiło, Marię do współpracy. Tak podają źródła i panowie to też potwierdzili tutaj. Od momentu powołania Komitetu Pomocy Więźniom Oświęcimia, tak nazywano przecież więźniom obozów Auschwitz, Maria uczestniczyła w akcjach pomocy. Na czym polegała ta pomoc? Proszę Państwa, wiadomo było, wiemy już teraz, jak wyglądało życie w obozie, jakie choroby się panoszyły, jakie były warunki. W tych warunkach ludzie chcieli jakoś przeżyć. Apteka Marii Bobrzeckiej pod Aniołem Stróżem świadczyła ogromną pomoc. Właśnie głównie dzięki tej aptece do obozu przenikały przemycane paczki z lekami. Była to, jak twierdził po wojnie jeden z więźniów, Stanisław Kłodziński, większość, czyli około 70% leków stosowanych w obozowym szpitalu dostarczano tajnymi drogami z zewnątrz. Jedynie 20% zapotrzebowania pochodziło z oficjalnego przydziału, pozostałe 10% z kradzieży, zwyczajnie z kradzieży z izby chorych dla SS-manów. Z apteki pod Aniołem Stróżem w Brzeszczach między innymi pochodziła bardzo cenna i bardzo potrzebna na witamina C, cebion, glukoza, mitigal, był to lek przeciwko świerzbowi, leki nasercowe, wapno, septazin, propidon. Septazin to był środek przeciwko infekcjom i zakażeniom, no oczywiście było to bardzo potrzebne. Propidon, czyli lek używany przeciwko między innymi do leczenia wrzodów, zastrzyki przeciwdurowe, przeciwtyfusowe, koramina, czyli lek działający pobudzająco, zwłaszcza na ośrodek oddechowy, i digipuratum, czyli lek nasercowy, który naturalnie też był potrzebny. Jak opisywał wspomniany już tutaj Edward Hałoń Bobrzecką, Bobrzecka miała pseudonim Marta. Pani Maria, to są informacje pochodzące z książki W cieniu Auschwitz. Pani Maria, urocza, bardzo dobrze wychowana, delikatna, szczupła, zawsze chłodno opanowana, o cichej, powiedziałbym, odwadze i gotowości do działania, zawsze jednak licząca się z ryzykiem. Kiedy przychodziłem do apteki po lekarstwa, wszystko było precyzyjnie przygotowane i spokojnie, bez cienia wzruszenia przekazywane. Marta organizowała także sieć dostawców leków, miała własne dobre kontakty w katowickich i terenowych aptekach, z których uzyskiwała pewne ilości lekarstw. Z kolei Wojciech Jekiełek, pseudonim Żmija, w swojej książce W pobliżu Oświęcimia, znana rzecz, prawda, podkreśla: pozyskanie apteki Bobrzeckiej było dużym sukcesem. Dom Bobrzeckiej stał się ostoją dla konspiracji. Dawał poczucie bezpieczeństwa, niezmiennie spokojna, oddana sprawie, działająca kojąco na pełnych napięcia nerwowego ludzi. Niejednemu przywracała równowagę psychiczną. Zawsze spieszyła z pomocą potrzebującym, niezależnie od pory dnia czy nocy. Ta twarda kobieta nie odmawiała nam także najczulszej macierzyńskiej opieki. Tutaj chciałam zrobić dygresję. Bardzo poruszyła mnie rozmowa, którą pani Teresa Jankowska przeprowadziła z panią Stanisławą Ślusarczyk, która wspomina zatytułowaną, pewnie państwo to znają, Pierścionek Marii Bobrzeckiej. Wzruszająca opowieść, dla mnie bardzo interesująca, jako że z pierwszej ręki od pracownika apteki, prostej kobiety, która została zatrudniona jako pomocnik, jako fasowaczka, tak się określało później, która wspomina Marię Bobrzecką jako osobę chłodną, ale tak naprawdę była to kobieta o wielkim sercu i dała tego dowód.
Poza, proszę Państwa, poza tą pomocą, tutaj jeszcze króciutko te leki, ale to już sprawy może techniczne, wymieniałam je. Proszę Państwa, to jeszcze kilka relacji, które, relacji, trudno to nazwać relacji, raczej świadectwa, listy pisane przez więźniów, ale byli tutaj wśród osób, którym pomagała Maria Bobrzecka, nie tylko więźniowie obozu Auschwitz, były to także obozy takie jak Gross-Rosen, Sachsenhausen czy Stutthof. Wiadomo było, że więźniów przemieszczano, a więc to budziło jeszcze dodatkowe dramaty, jeśli chodzi o rodzinę, która nie wiedziała, co się dzieje z więźniem. Maria Bobrzecka pakowała, zajmowała się także zbieraniem żywności, przekazywała też finansową pomoc. Znane są takie wypadki, kiedy narażała się, tak jakby się nie narażała cały czas, bezpośrednio na niebezpieczeństwo. Była sytuacja opisana, że w pewnym momencie w pochodzie więźniarek eskortowanych przez Niemców, jedna z nich rozpoznała, czy też Maria Bobrzecka rozpoznała niejaką Baśkę, może historycy już doszli do tego, kto to był, podbiegła do niej Bobrzecka z paczką, chcąc jej wręczyć. Oczywiście została zaatakowana przez Niemca, przewrócona na ziemię, więźniarki zostały pobite. Tak więc to jest przykład tylko, że Maria Bobrzecka nie tylko prowadziła pomoc w konspiracji, nie tylko współpracowała, współdziałała i tutaj bardzo piękna również cecha, nie było obojętne jej, z jakim, że tak powiem, stronnictwem, z jaką partią, czy też z jakim rodzajem podziemia współpracuje. Była to zarówno Armia Krajowa, jak i Bataliony Chłopskie. Było to lokalne stowarzyszenie, przede wszystkim PPS, którego była członkiem, co zresztą potwierdzają dokumenty. Proszę Państwa, może Państwo to czytają, w każdym razie tak wzruszająco zawsze rozpoczynają się te listy podziękowania od więźniów. Wielce łaskawa i przezacna Pani za przesyłkę, którą w całości otrzymałem. Całuję gorąco rączęta. Proszę Państwa, te listy są wzruszające. W naszym archiwum znajduje się pewna część, ale pochodzą one z archiwum Muzeum w Auschwitz, więc myślę, że w przyszłości Muzeum Pamięci Mieszkańców Oświęcimia będzie mogło je w jakiś sposób też udostępnić. Proszę Państwa, to są piękne dowody działalności Marii Bobrzeckiej. Pani Mario, wczoraj otrzymałem paczkę, bardzo mnie ucieszyła i tak dalej. Paczka żywnościowa. To także była domena działalności Marii Bobrzeckiej. To nie były tylko leki. Już tutaj wspomnieli panowie, że była tam także na terenie apteki. No nie tylko apteka służyła jako punkt kontaktowy, ale także tam przekazywano nielegalną pocztę. Myślę, że i prasę podziemną, bo przecież tak to się odbywało. A więc apteka pod Aniołem Stróżem świadczyła szeroko zakrojoną i szeroko prowadzoną pomoc głównie dla więźniów. Ale przecież apteka pracowała normalnie, a więc te leki i pomoc bezinteresowna, często finansowa, również dotyczyła mieszkańców Brzeszcz i myślę, że takie świadectwa są. Proszę Państwa, żeby już nie przedłużać, wiele jest tych przykładów wdzięczności. Między innymi po wojnie, zwłaszcza po wojnie, ponieważ Maria Bobrzecka nie zaprzestała pomocy po wyzwoleniu także wspomagała szpitale, szkoły, PCK. Wiele takich informacji jest zachowanych i dowody pamięci, które między innymi pojawiły się, był taki list z 1946 roku węgierskiego chargé d'affaires, który w Warszawie został w ambasadzie złożony, napisany w języku francuskim. Zaczyna się tak: pani, z chwilą zakończenia powrotu do kraju byłych węgierskich więźniów wojennych, poczuwam się do obowiązku wyrażenia pani mej pełnej wdzięczności za okazywaną opiekę i pomoc moim rodakom podczas ich pobytu w Polsce. I tak dalej, list jest dosyć długi. Wkrótce po wojnie ówczesny związek byłych więźniów obozów koncentracyjnych zwrócił się do magister Marii Bobrzeckiej z prośbą, aby przyjęła zaszczytną funkcję matki chrzestnej sztandaru wszystkich oświęcimiaków do obywatelki Marii Bobrzeckiej, koło Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych.
Zwracamy się z powyższą prośbą, ośmieleni tym, że podczas naszych najcięższych chwil życia spieszyła Pani z pomocą przez dostarczanie lekarstw i tak dalej. To są tylko przykłady tego, jak została Maria Bobrzecka oceniona i doceniona już zaraz po wojnie. Proszę Państwa, jak mówiłam, niestety apteka pod Aniołem Stróżem w Brzeszczach nie uniknęła losu wszystkich polskich aptek. W 1951 roku zostały one upaństwowione, czyli odebrane właścicielom dotychczasowym. Mimo tego, że apteka miała tak wspaniałą przeszłość i tak bardzo przyczyniła się do wspomagania potrzebujących na tym terenie, spotkał ją ten sam los. Bobrzecka pracowała początkowo jako kierowniczka, później tylko jako zwykła receptariuszka do 1954 roku. Następnie przeniosła się do Krakowa, gdzie przy ulicy Brodowicza, a miała jeszcze trzy siostry, mieszkała właśnie jej rodzina. Jedna z sióstr była farmaceutką i to ona właśnie przekazała do naszego muzeum te dokumenty, których tutaj część Państwu pokazałam. Niestety ujawniła się ciężka choroba Marii Bobrzeckiej. Zmarła ona 23 lipca 1957 roku w Krakowie, została pochowana na cmentarzu rakowickim. Proszę Państwa, kilka jeszcze ilustracji, a więc tych listów, pamiątek bezpośredniego bohaterstwa. Listy są w różnej formie. To jest dokument potwierdzający przynależność do konspiracji PPS, oryginalny dokument, a także te świadectwa, o których wspominałam już wcześniej, czyli świadectwa działalności już po wojnie, po zakończeniu wojny. Szkoły, szpitale. Proszę Państwa, tutaj właśnie widzimy Marię Bobrzecką z bratanicą, Krystyną Bobrzecką, o której już wspominałam, czyli przysposobioną córką. Tutaj jeszcze pomoc, którą świadczyła i te pisma, które potwierdzają jej działalność. Farmaceuci pamiętali o swojej koleżance i staraniem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddziału Krakowskiego nadano imię Marii Bobrzeckiej w 1964 roku tej aptece właśnie i umieszczono tablicę, która bardzo się cieszę, że Państwo potwierdzają, do dzisiaj się tam znajduje. To był nekrolog, który ukazał się w Farmacji Polskiej, naukowym piśmie, czasopiśmie Towarzystwa Farmaceutycznego, gdzie podkreślone są nie tylko przez kogoś już niestety długopisem, ale właśnie sformułowania jak ofiarne niesienie pomocy więźniom, obozów, dostarczanie leków, żywności, przemycanie wiadomości z obozu do obozu oraz pomoc w organizacji ucieczek. Proszę Państwa, to nekrolog, który się od razu ukazał, a to oryginalne zdjęcia z pogrzebu Marii Bobrzeckiej na cmentarzu rakowickim, również ze zbiorów pana profesora Leszka Koniecznego, które to zdjęcia pokazują, proszę zobaczyć, są widoczne nawet sztandary w lewym rogu więźniów, a więc bardzo liczne delegacje, pogrzeb odbył się bardzo uroczyście. Widzimy, że żyło jeszcze wielu ludzi, którzy pamiętali i bezpośrednio doświadczyli pomocy od Marii Bobrzeckiej. Tak właśnie wygląda w tej chwili grób Marii Bobrzeckiej na cmentarzu rakowickim w Krakowie i proszę Państwa, wiem, że tutaj w Brzeszczach Stowarzyszenie Brzost również pamięta o tej postaci, to na pewno potwierdzą tutaj Państwo. Między innymi miało to wyraz no już 11 lat temu, czy 12, w 2008 roku odbyła się taka wycieczka śladami Marii Bobrzeckiej zorganizowana przez nauczycielki 6, mam nadzieję, że tutaj właśnie nie pomylę nazwy, zespołu numer 6 szkół zawodowych ogólnokształcących.
kształcących, pani Grażyna Lachendro i pani Barbara Wąsik. U nas również Muzeum Państwo byli. Tutaj widzimy tabliczkę ulicy Maria Bobrzecka, widnieje. To jest na krakowskim Żabińcu i bardzo się cieszę, że takie wycieczki się odbywają. Wiem, że one będą także organizowane i młodzież będzie mogła do Krakowa właśnie odwiedzić, przyjechać odwiedzić Marię Bobrzecką w takich czy innych, po takich czy innych jej śladach następując. Proszę Państwa, na zakończenie bardzo piękny portret. Przyznają Państwo, że nie tylko piękny człowiek, piękna kobieta również na portrecie. To jest portret pędzla Marii Niedzielskiej, który znajduje się w stałej ekspozycji w naszym muzeum. Zachwyca wszystkich, a kiedy ludzie zwracają na niego uwagę, mówimy właśnie, kim była ta osoba. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, że być może za długo. Jeśli Państwo pozwolą jeszcze, chciałam na ręce pani dyrektor przekazać prezent od profesora Koniecznego. To są zdjęcia z pogrzebu Marii Bobrzeckiej i również zdjęcia grobu Marii Bobrzeckiej. Tu jeszcze pan profesor kilka egzemplarzy z artykułem Alma Mater, czyli w naszym czasopiśmie uniwersyteckim. Duże zasługi na odcinku organizowania lekarstw położyli polscy lekarze i aptekarze, a największy chyba magister Maria Bobrzecka, która służyła w sprawie obozowej z ogromną ofiarnością, zatrzymując dla nas co najprzedniejsze lekarstwa bez względu na grożące jej niebezpieczeństwo. Warunki miała bardzo ciężkie, ponieważ pracowała pod nadzorem niemieckiego zarządcy. Mimo to potrafiła zawsze coś wygospodarować na potrzeby obozu. Były to słowa Wojciecha Jekiełka, mieszkańca Osieka, dowódcy przyobozowej grupy batalionów chłopskich. Miejscem kontaktowym była stodoła Siutów w Budach. W stodole przygotowywałyśmy chleb dla więźniów. Oni, udając, że pracują w pobliżu stodoły, rozmawiali z nami przez ścianę. Chleb organizowałyśmy wśród mieszkańców Brzeszcz i przekazywałyśmy im jednocześnie wiadomości uzyskane od więźniów. W 1941 roku, gdy niektórzy mieszkańcy zaczęli dowozić do obozu cegły z rozebranych domów, naocznie zobaczyli, co się tam działo i zaczęli przekazywać nam więcej żywności dla więźniów. Autorką tych słów jest pani Stanisława Morończyk, mieszkanka Brzeszcz. Szanowni Państwo, ja zaproszę panią Małgorzatę Morończyk i panią Jolantę Morończyk, które opowiedzą historię swojej cioci. Zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Mając na uwadze moich przedmówców, pomimo, że jak pan Józef powiedział, byłam nauczycielem, to myślę, że ta projekcja będzie raczej krótka. I myślę, że pani dyrektor muzeum nie będzie mi pokazywała, że czas zakończyć. Także pozwolicie Państwo, że sobie tutaj z kuzynką Jolantą usiądziemy i postaramy się, tak jak pan Józef powiedział, troszeczkę przybliżyć sylwetkę cioci. Bo większość z Państwa wie, że pomagała więźniom, że działała w Armii Krajowej. Natomiast myślę, że niewiele osób zna właściwie jej życiorys, można by tak powiedzieć. Więc postanowiłyśmy tutaj z kuzynką, że troszeczkę o jej życiu prywatnym opowiemy. Ciocia Stasia urodziła się 4 września 1920 roku. Więc no, gdyby tak się nie potoczyły losy, to moglibyśmy setną rocznicę w tym roku urodzin cioci świętować. No niestety odeszła w październiku 2018 roku. Urodziła się tutaj w Brzeszczach. Tutaj skończyła szkołę powszechną.
należała do harcerstwa, do drużyny Emilii Plater, którą prowadziła pani Tokarz, na pewno znana większości państwa tutaj z historii osoba, która naprawdę tą młodzieżą się tutaj zajmowała. No ja z racji tego, że też byłam harcerką, pracowałam w harcerstwie, więc takie troszeczkę to miłe dla mnie jest wspomnienie. Po ukończeniu szkoły powszechnej ciocia Stasia, przepraszam, że tak będę mówić, ale to jest ciocia Stasia i dla nas zawsze będzie ciocią Stasią, chodziła do szkoły w Bielsku, po czym ukończyła liceum tak w Rybniku i w 1939 roku w maju zdała tam, otrzymała świadectwo dojrzałości, bo to tak wtedy określano. W 1939 roku w maju, więc po tym czasie złożyła dokumenty na Uniwersytet Warszawski i została przyjęta. Proszę? W Krakowie? Uniwersytet Warszawski w Krakowie? Przepraszam, tutaj kuzynka mnie poprawia, dobrze. Jagielloński w Krakowie? Przepraszam, warszawski. No ale to też przecież stolica prawie. Proszę Państwa, w dniu wybuchu wojny ciocia miała 19 lat. Jako młoda dziewczyna na pewno miała plany na przyszłość, na nowe życie. Tutaj tak może Jola, tak wrócimy troszeczkę. Jako młoda dziewczyna również miała narzeczonego pana, który, no, że tak powiem, no bardzo byli blisko. Tak, nie wiem, czy możemy powiedzieć, ale tutaj to właśnie kuzynka powiedziała, ponieważ ciocia była bardzo małą osobą, a pan Tadeusz Tyrna był bardzo wysoki, no więc tutaj w miejscowym takim określeniu nazywano ich, przepraszam, cepami. Dlatego, że jeden duży, drugi mały. No niestety, przykre to było, bo ciocia nieraz opowiadała. Pan Tadeusz Tyrna zginął w 40 roku, został wywieziony do obozu, no i tam niestety poniósł śmierć. No ciocia nigdy już potem, że tak powiem, nie zaprzyjaźniła się z nikim. Została osobą wolnego stanu, można tak powiedzieć. Wiemy tutaj wszyscy, większość właściwie, że jak były słowa tutaj powiedziane, ciocia niosła pomoc więźniom KL Auschwitz. Więźniom nie tylko tutaj, ale również osobom, które były w Jawiszowicach, muzeum, które pracowały w kopalni. Ja mieszkałam półtorej roku z ciocią, ale rzadko ciocia na ten temat nie rozmawiała, nie mówiła. Dla niej, tak jak powiedziała, to nie było bohaterstwo. To nie było, to był mój obowiązek. Ja musiałam pomóc, ja musiałam to zrobić. Przecież było tyle nieszczęścia. To był mój obowiązek, ale no, było to jednak, było to bohaterstwo, bo wiadomo było, karabiny niemieckie były wszędzie. W 1942 roku ciocia musiała niestety ze względu na bezpieczeństwo, aresztowanie, musiała opuścić Brzeszcze i udała się do Komorowic, do pobliskich Komorowic koło Bielska. Ale taki już miała charakter całe życie, że musiała jednak pomóc i po kilku miesiącach wróciła. Wróciła do Brzeszcz i nadal pomagała więźniom. Tak jak ona mówiła, przecież to nie ja sama pomagałam, gdyby nie ci ludzie, którzy nam przynosili chleb, którzy nam pomagali. Nawet, mówię, ciocia mówi, była taka sytuacja, że szliśmy tam gdzieś przez Brzeszcze, a tam mieszkańcy mówią, ale przecież u nas jeszcze nie byliście po chleb, przecież u nas, do nas jeszcze przyjście. Później, mówi, nawet ciocia opowiadała, że był taki pan Marchwica, ja nie pamiętam dokładnie, ale tak to było. I on miał jakąś rzeźnię. I później, co prawda, to było trochę takie no, niesamowite, że gotowały zupy, panie tam gotowały zupy na głowach, no po prostu
mięsa wieprzowego, tak to określę, nie chcę tutaj mówić inaczej. I zasypywały to kaszą, bo to było konkretne i w takich 40-litrowych garach to przenosiły. Myślę, że to w menażkach podawano, no bo wtedy jeszcze nie było, prawda, takich jak teraz mamy plastikowych naczyń. Ta pomoc no, była naprawdę ogromna tutaj. Osób nie tylko z Brzeszcza, ale ciocia i z Jawiszowic mówiła, i z Dankowic. Także naprawdę ludzie się bardzo włączyli, czuli taką potrzebę, czuli. Mimo, że wiedzieli, że no, grozi coś za to, prawda, no bo wszyscy wiemy, jak to było. Pamiętamy, oglądaliśmy nie jeden film, nie jeden program telewizyjny. Aż trudno uwierzyć, że właśnie tak to się działo. Bardzo trudno uwierzyć, no ale no niestety, no taka to była... Taka to była przykra historia, która oby nas więcej nie spotkała. Później, tak jak tutaj pani przedmówczyni mówiła, również do obozu, do więźniów, no, dostarczano leki i to właśnie dzięki pomocy pani Bobrzeckiej. Pierwszy ciocia mówiła, że na śwież, bo to było tam bardzo dokuczliwe, potem na tyfus. Ale zawsze mówiła, nikt nie niósł czterech, bo na przykład cztery dostawali tam te szczepionki i było ich czterech i każdy niósł jedną, bo jak jednemu zabiorą, to ten następny dostarczy. Także ta pomoc była naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo taka rozwinięta i no, ciocia bardzo tutaj się udzielała, mimo że tak jak mówię, nigdy nie mówiła, że to było bohaterstwo. Ale również pracowała w AK, tak, i była łączniczką i miała taki pseudonim Mała Stasia, no bo była niewysokiego wzrostu, więc myślę, że to właśnie tak ją tam nazywano. Jeszcze takie słowa cioci właśnie w tym filmie nakręconym przez pana z obozu, przepraszam, ale nie mam tutaj nazwiska, przerwana lekcja. Był tak, pan Sawicki? Tak, no więc na tym filmie właśnie ciocia powiedziała takie słowa, które mnie tak bardzo... No jakoś tak za mało zrobiłam. Ja czuję, że ja może za mało zrobiłam. No mając tyle lat, zrobić tyle to naprawdę, no dla mnie, nie wiem jak państwo, ale dla mnie to naprawdę ogromne poświęcenie i no i po prostu chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Może teraz poproszę kuzynkę, która powie, gdzie ciocia pracowała, dobrze? Czy mnie słychać? Mili państwo, to jest moja ciocia, to jest siostra mojego ojca. Młode dziewczę tworzyło to ogniwo, które łączyło ludzi, którzy mogli coś zrobić, którzy, powiedzmy tak jak pani Bobrzecka, jak pan Nosal, mieli możliwości, ale trzeba było multum ludzi, którzy zanieśli to, którzy to zebrali. Takie małe ogniwo połączone tych wielkich ludzi, którzy działali z tymi biednymi więźniami, którzy czekali. Dla nich to była taka iskra nadziei, że świat nie skończył się. Że to nie jest tylko jedna wielka dziura, do której wszyscy wpadamy, ale są inni, którzy nam pomagają, widzą to, będą pamiętać. Nawet dla tego człowieka w więzieniu czy w tym obozie widok kogoś, kto z zewnątrz przychodzi i pomaga. To znaczy, że na zewnątrz jest życie. To, co tutaj my widzimy, to jak nas traktują, to jest tylko chwila, a tam jest życie i to życie pójdzie jednak dalej, kiedyś, prędzej, czy dożyjemy, czy nie dożyjemy, ale będzie kiedyś dobrze. W tej chwili tak sobie nieraz myślę, oglądając horrory, gdzie straszą nas duszami, które odeszły, ale mają jakieś zobowiązania na ziemi. Wyobraźcie sobie, jak Auschwitz i Birkenau, co by się tam działo, gdyby dusze mogły tam wrócić. To by było po prostu jedno wielkie piekło dla nas, gdybyśmy to zobaczyli. Bo przecież odchodzili ludzie niewinni. Tak trzeba sobie powiedzieć, że dziecko urodzone odchodziło.
nie było ludzi takich, którzy by byli do końca źli. Tam zostało wszystko, co złe, natomiast ta cząsteczka boska, która w każdym nas jest, poszła do drugiego świata, tego lepszego. Nie wydaje mi się, żebyśmy się musieli obawiać, że ci, którzy tam zginęli, będą niejako straszyć nas. Nie. Cząstka boska poszła do innego świata, a tam jest cisza, spokój. I ta cisza, ten spokój musi ruszać nasze sumienia. Musimy zrobić tyle, żeby za każdym razem, jak usłyszymy Auschwitz, jak usłyszymy Birkenau, Mauthausen, czy jeszcze jakieś inne obozy, żeby się to nie powtórzyło. Ciocia urodziła się w czasie, kiedy Polska wreszcie powstawała. Ci ludzie, którzy pomagali tym w obozie, mieli nadzieję, mieli plany i raptem im to wszystko odebrano. Przyszła wojna, coś trzeba było zrobić. Jedni uciekali, a jedni myśleli, przecież będzie życie po tym wszystkim. My musimy ratować to, co jest, to, co dawać nadzieję tym ludziom, którym się nie udało, których tam zamknęli. Przecież każdy z nich też mógł być w tym Oświęcimiu. Też mógł być tą osobą, która tam zginie. A jednak potrafili powiedzieć sobie, ja z siebie muszę coś dać. Mimo strachu, mimo tego, że musieli we własnym sumieniu pomyśleć, że pomagając, jeżeli mnie złapie, może się doprowadzę do tego, że ci, co razem ze mną byli w organizacji, moja rodzina, wszyscy mogą zginąć. My się możemy znowu znaleźć tam na miejscu tych wszystkich więźniów, którzy z dużą nadzieją patrzyli na to, czy uda się, czy uda się człowieczeństwo jednak zatrzymać. Czy to bestialstwo, które w tych obozach tam było, ci ludzie, co z zewnątrz oglądali to, czy to bestialstwo wróci do nas, czy nie? Czy anioł, który tkwi w nas, ta cząsteczka boska, nie pozwoli tego? Dobrze jest, żeby każdy młody potrafił, mógł pojechać, zobaczyć i zapamiętać. No szkoda, że nie możemy wpłynąć na umysły. Ci ludzie, co to widzieli, nie potrafią wpłynąć na nasze umysły, żebyśmy wyobrazili sobie, jak my tam jesteśmy. Do czego nie możemy dopuścić? Bo jednak człowiek brzmi dumnie, mimo wszystko. Tam bestie rządziły tym światem, ale też byli ludzie olbrzymiego serca. Olbrzymiego serca i wspaniałego sumienia. Nie mogli na to patrzeć. Tyle, ile mogli, tyle tego. Ciocia moja była nauczycielką. Pochodziła z domu, gdzie patriotyzm bardzo się liczył. Tym bardziej, że ona właśnie w tym okresie 20-letnim, ta Polska powstała i ileż ona była? No parę, kilkanaście lat i już znowu wszystko się zwaliło. I ona, mając na uwadze to, że jestem Polakiem, że jestem człowiekiem, że mam sumienie, nie pozwalało jej przejść koło kogoś, kto potrzebował pomocy. A więc tam wszyscy potrzebowali pomocy, wszyscy potrzebowali nadziei. Po wojnie podjęła się nauki młodzieży. Bardzo poważnie traktowała tą sprawę. To nie było nauczanie takie, że ja przekazuję tylko informacje na taki temat. Ona się zajmowała młodzieżą, bo chciała im coś przekazać. Ona im chciała powiedzieć, że mamy kraj, że dla tego kraju musimy się zmobilizować, tworzyć go, bo my właściwie od zera zaczynamy. 100 lat niewoli, no cóż nam zostało? Cała inteligencja została wybita. My musimy się starać. Ona od rana do wieczora, bo
prowadziła lekcje, prowadziła internaty i też trzeba było to młodzież czymś zająć, prawda, popołudniami. Teraz mamy internet, mamy telefon, zajmiemy się. A wtedy no tego nie było. Młodzież mogła sobie siedzieć i nic nie robić. Uczyła ich pięknej mowy, bo pięknie mówiła po polsku. Kochała polską mowę, miała bardzo bogate słownictwo, z tego względu, że dużo czytała. Bardzo dobrze znała historię Polski, czy powiedzmy tych, może nie tyle historię Polski oraz tych zaborów, które na Polsce dokonano. I chciała tej młodzieży pokazać, że macie być dumni z tego, że jesteście Polakami. No było wielkim nieszczęściem, że ten obóz Auschwitz, Birkenau akurat musiał powstać tu na naszych ziemiach. Bo sami widzicie, sami słyszycie, że co chwilę obozy koncentracyjne w Polsce, a nikt nie mówi, że to nie polskie obozy. Ile razy już była interwencja, to są nie nasze obozy, tylko na naszym terenie. My byliśmy podwójnie ukarani, bo do końca funkcjonowania ludzi ten obóz tutaj będzie. Jak długo społeczeństwo będzie, jak długo ludzie będą, ciągle będziemy wracać do tego, bo coś takiego to się zdarzy raz i próbujmy nie dopuścić do tego, żeby się jeszcze raz to trafiło. Ciocia, mówię, przekazywała wszystkim, komu mogła, nie mówiła o swoich przeżyciach. Była ogniwem, maleńkim ogniwem łączącym, mającym serce, mającym sumienie, bardzo drobnym ogniwem. Było ludzi dobrej woli multum, pomagali z całych terenów. Świetnie, że jest taka akcja, że możemy o tym mówić, że możemy o tym przypominać i starajmy się brać przykład w takich drobiazgach, bo to nie daj Boże powtórki czegoś, ale w takich drobiazgach, że troszkę siebie poświęcamy, żeby komuś innemu dać coś. Że trochę z mojego życia niech weźmie ktoś inny i niech poczuje, że ma tą taką poparcie ludzi i niech też coś uczyni dla innych. Nie życzmy sobie powtórki z czegoś takiego, ale szukajmy we własnym sercu możliwości pokazania, że jesteśmy człowiekiem. Do końca życia uczyła młodzież, do końca życia mówiła o tym, że człowiek jest ważny i człowiek zawsze może się podzielić. Bo nie musimy być pełni wszystkiego, skoro tam nie mają nic. Więc dajmy z siebie okruszki, drobiazgi, ale niech ten ktoś też poczuje, że żyje na tej ziemi, że też jest wartościowy, że też może, mając przykład taki czy inny, co z siebie dać. Naprawdę była wielkim człowiekiem i ja myślę, że wśród młodzieży, tej, którą ona uczyła, polskość, uszanowanie rodziny, poszanowanie człowieka zawsze będzie w tych ludziach tkwiło i przekazane będzie dalej. Był to człowiek wielkiej, mały, fizycznie, ale olbrzymi duchem i sercem. Żeby tylko więcej takich osób było i mam nadzieję, że dzięki temu tym organizacjom, dzięki muzeum, które teraz powstanie, tych ludzi wybierzemy, popatrzymy, przemyślimy i może się staniemy lepsi, bo różnie to bywa z nami i myślę, że no taką sentencją kochajmy wszystkich, a jeżeli coś w nas jest złego, spróbujmy z tym walczyć. Dziękuję serdecznie. Leki i żywność dostarczali mieszkańcy Brzeszcz, Oświęcimia, Osieka czy Przecieszyna. Byli to ludzie, których nazwiska znałem, będąc w lagrze, ale przecież było ich wielu, znanych lub anonimowych patriotów i ryzykantów, którzy sami, nie mając
co do ust włożyć, nie ustawali w niesieniu pomocy więźniom. Słowa te należą do Władysława Fejkiela, więźnia KLA Auschwitz pełniącego funkcję lekarza w szpitalu więźniarskim. Szanowni Państwo, zaproszę teraz panią Jolantę Chodur do siebie, nauczycielkę języka polskiego ze szkoły podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w zespole szkolno-przedszkolnym nr 5 w Brzeszczach, strasznie długa nazwa. Osoba, która jest niezwykle zaangażowana w upamiętnianie lokalnej historii, opowie nam między innymi o projekcie, który wspólnie z muzeum prowadzi. Dobry wieczór Państwu. Ja przyznam, że mam straszną tremę, bo raz, że jest Państwa tak strasznie dużo, wszyscy są niezwykłymi gośćmi, a przede mną wystąpiły osoby tak znaczące, że mam tremę po prostu, więc bardzo proszę o wybaczenie wszelkich błędów językowych. Prowadzę projekt dzięki pani dyrektor Dorocie Mleczko, która obejmując to stanowisko wzięła pod uwagę również to, że edukacja jest niezwykle istotna. Jeżeli chcemy mówić o tym, o czym przed chwilą powiedziała pani Jolanta Morończyk, abyśmy mieli młodzież, aby każdy z nas mógł w sobie znaleźć tę odrobinę dobra, to musimy z tą młodzieżą pracować. Innego wyjścia po prostu, proszę państwa, nie ma. I taki projekt prowadzę, któremu nadałam tytuł, który państwo widzą. Znając scenę ryzyka, o heroicznych postawach mieszkańców ziemi oświęcimskiej podczas okupacyjnej codzienności. Dlaczego? Dlatego, że głównym celem tego projektu jest nie tylko poznanie historii, ale jest poznanie jej w taki sposób, oczywiście mówię o historii lokalnej, o historii Brzeszcz, poznanie jej w taki sposób, aby przewartościować to, co jest w nas, zobaczyć, jakie postawy przyjmujemy i żeby te postawy zmienić. Żeby w stosunku do drugiego człowieka, który znajduje się obok, zobaczyć, tak jak powiedziały tu przed chwilą panie z rodziny, pani Stanisławie Morończyk, zobaczyć siebie. Zobaczyć siebie i spróbować się zastanowić, co ja bym zrobił, jak ja bym postąpił, bo to, jak bym postąpił, to my wiemy. My wszyscy wiemy, że postąpilibyśmy dobrze. Ale sytuacja, w jakiej się znajdziemy, bardzo często weryfikuje nasze zdanie o sobie samych. I pozwolą państwo, że zacznę od cytatu, który znalazłam w jednej z książek Marka Edelmana. Powiedział on tak. Trzeba pamiętać, bo obojętność w pewnym momencie jest tym samym, co morderstwo, zabójstwo. Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę, albo jak nie pomagasz, gdy możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. Bo twoje odwrócenie głowy pomaga tym, którzy dopuszczają się złu. I naszemu projektowi przyświeca taki cytat, słowa kolejnej wielkiej postaci, czyli Alberta Einsteina, które państwo tutaj widzą. Początki jak zawsze były trudne. Projekt nasz rodził się w bólach. Żeby projekt mógł istnieć, musiała być młodzież. Bez tego się po prostu fizycznie nie da. No i tak różnie to bywało, ale ostatecznie grupa liczy 15 osób. Mamy 8 uczniów ze Skidzinia, 2 panów z Przecieszyna i 5 z Brzeszcz, ze szkoły, w której pracuję. I to jest nasza grupa. Od 6 klasy, w 6 klasy mamy 2 osoby, z 8 klasy mamy 1, pozostałe ilość to są uczniowie klasy 7. No i proszę państwa, o celach powiedziałam, tak? Dobra. No to teraz na czym się opieramy? Książka oczywiście guru naszego projektu, czyli książka pana profesora obecnego tutaj dzisiaj, z czego się bardzo cieszymy, która wyznaczyła kierunek i o tym też już była tutaj mowa. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, w tej książce nie ma wszystkich nazwisk, bo ich być fizycznie po prostu nie może. To jest niemożliwe, żeby się te wszystkie osoby tutaj znalazły. Ja mam taką teorię, moją własną, prywatną, która
zakładam, że w każdej rodzinie brzeszczańskiej, w każdej rodzinie był ktoś, kto ma jakiś maleńki chociaż udział w obdarowaniu symboliczną kromką chleba, o czym więźniowie wielokrotnie mówią, na przykład pracujący w Jawiszowicach czy w Brzeszczach w kopalni, i mówią o tym, że spotykali się z człowieczeństwem ludzi, którzy wyciągali do nich po prostu kromkę chleba, oni nie wiedzieli, komu dziękować. To jest ta pierwsza pozycja. Druga pozycja, bardzo ważna, drugi nasz guru, to jest obecny również dzisiaj, co mnie bardzo cieszy, pan dr Jacek Lachendro. I to jest książeczka, która powstała dzięki projektowi prowadzonemu przez panią Teresę Jankowską, która się nazywał Trasa Pamięci. I dzisiaj ta Trasa Pamięci jeszcze istnieje w internecie, jeżeli państwo do niej sięgniecie, to tam materiały z tego czasu są. No i trzecia nasza pozycja, to już pozycja współcześnie wydana dzięki Muzeum Topografia Pamięci. To są te trzy pozycje, wokół których, znaczy na których się opieramy, prowadząc ten projekt. Każde zajęcia, znaczy one wszystkie prowadzą do jednego celu, do tego, o czym powiedziałam na początku, czyli aby zmienić swój tok myślenia. Ale każde z nich jest inne. Pierwsze nasze zajęcia polegały na tym, że musieliśmy wyjaśnić, musieliśmy wspólnie przepracować te terminy, z którymi będziemy się stykać na co dzień. Terminy, które będą nam pomagały, terminy, które będziemy analizowali w różnych sytuacjach i musimy wiedzieć, co mówimy. Podczas tych pierwszych zajęć również musieliśmy ustalić, może nie tyle ustalić, ale zapoznać się z dokumentacją, te wszystkie RODO i te wszystkie sprawy. Także tak to wyglądało. Drugie nasze zajęcia miały taki tytuł i powiem o nich za momencik. Trzecie to była wycieczka śladami miejsc pamięci. Czwarte to cytat z pani Stanisławy Morończyk. I piąte, które odbyły się zupełnie niedawno. I teraz proszę mi wybaczyć te bazgroły, ale nie mogłam się powstrzymać. Z tego drugiego naszego spotkania nie mam innej dokumentacji, ponieważ jeszcze nie wróciły do mnie zgody rodziców podpisane, że mogę wizerunek dzieci upowszechniać. I zostało mi tylko to. A to, no tak jak mówię, to są bazgroły, więc proszę o wybaczenie, ale one świadczą o tym, z jak wielkim zaangażowaniem młodzież pracowała. Polegały te zajęcia na tym, zresztą wszystkie są w ten sposób zbudowane, że najpierw mamy część taką wykładową, teoretyczną, w której poznajemy jakieś zagadnienie, a potem je przepracowujemy warsztatowo. I tutaj młodzież pracowała na takich fragmentach reportaży, które znajdują się w moim nauczycielskim archiwum, a mówią o tym, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców, zarówno Brzeszczy, jak i Jawiszowic. I zaczęliśmy od tego, żeby ustalić, co jest najważniejsze, co dla młodzieży dzisiaj jest takim absolutnym niezbędnikiem. No ja się spodziewałam oczywiście telefon, smartfon, internet i tak dalej. I ku mojemu zaskoczeniu pierwsze, co młodzież powiedziała, to jest żywność. Oni to powiedzieli, to nie są moje słowa, to są ich słowa. Potem po przeczytaniu, już mamy tu całą listę, po przeczytaniu tych reportaży, po zapoznaniu się z sytuacją, w jakiej znaleźli się rówieśnicy uczestników projektu w czasie II wojny światowej, ustalaliśmy, w jakich warunkach oni żyli. No i doszliśmy do różnych wniosków i najważniejszy wniosek to jest tam, o jego nie widać, ale tam jest taką klamrą zaznaczony ten wniosek. Doszliśmy do wniosku, że wtedy był zupełnie odwrócony system wartości, była zupełnie odwrócona rzeczywistość i musieliśmy do tej rzeczywistości znaleźć klucz, żeby się w niej nie zgubić. Więc ja jestem z tych warsztatów straszliwie zadowolona, dlatego musiałam to państwu pokazać. Drugie nasze zajęcia to były, znaczy trzecie już, to były zajęcia grudniowe. Polegały na tym, że zwiedzaliśmy miejsca pamięci. Nie wiem, czy to szczęście, czy to nieszczęście, czy to szczęście w nieszczęściu, proszę państwa, nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale gdziekolwiek wyjdę, w którymkolwiek miejscu naszej gminy się znajdę, to wszędzie mam miejsca pamięci.
wszędzie. Nie trzeba się specjalnie rozglądać. Mamy cmentarz z nie tylko chodzi mi o pomnik, prawda, nieznanego, grób nieznanego żołnierza, ale również mogiłę Marszu Śmierci, prawda. Ale mamy również miejsce, które poznaliśmy, mówię o cmentarzu w Brzeszczach komunalnym, w którym pochowane są osoby zmarłe w szpitalu prowadzonym między innymi też przez doktora Sierankiewicza, ale do którego dostarczała lekarstwa pani Bobrzecka już po wojnie i ludzie, których nie udało się uratować i dzieci, których się nie dało uratować, są pochowane w Brzeszczach. Myśmy te miejsca odwiedzili. Odwiedziliśmy w Jawiszowicach grób lotnika. Odwiedziliśmy i zwiedziliśmy, właśnie tutaj widzimy, stoimy w Jawiszowicach przy łaźni, przy Zaunie, w której byliśmy oczywiście w środku. Byliśmy przy ulicy pani Płotnickiej, przy ulicy pana Nosala. Byliśmy w aptece przy tym szpitalu, właśnie zobaczyli, gdzie to było. I to jest apteka współczesna, współczesny widok. No i jesteśmy na Boże, gdzie w które miejsce to zwiedziliśmy wraz z panem Dagmarem. I co dla mnie najistotniejsze, potem robiliśmy sobie już, ponieważ ta wycieczka nie trwa dwie godziny, jak miała trwać, tylko znacznie dłużej, nie było już czasu na ewaluację, na to, żebyśmy ustalili, co było tutaj dobrego, co złego, jakie były plusy i minusy. Zrobiliśmy to na następnych zajęciach i okazało się, że o wielu z tych miejscach młodzież nie miała pojęcia, że w ogóle coś takiego istnieje w naszej gminie, coś takiego się znajduje, jak niedokończona elektrownia Andrea, jak miejsce, w którym znajduje się granica strefów obozowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem mieliśmy zajęcia, w których, i tu niestety będę się musiała podeprzeć ściągą, w których oprócz oczywiście tej części teoretycznej pracowaliśmy w grupach według słów, sentencji, które ja sobie wypisałam właśnie z tej przerwanej lekcji, o której też panie przed momentem mówiły. Zadanie młodzieży było zinterpretowanie przydzielonych im zdań. I to było tak. Ludzie przyłączyli się, a ja byłam tylko pośrednikiem. To są słowa pani Kołodziejczyk z domu oczywiście Bystroń. Nie czuję się bohaterką. Jeszcze mi się zdaje, że zrobiłam może za mało. To oczywiście pani Stanisława Morończyk. Bo taka była potrzeba. Ona wymuszała pewne sprawy. To powiedział pan Bronisław Szczerbowski. A zginę? Jak zginę, to za coś dobrego, a nie za złego. I to powiedział pan Karol Jarnot. Zrobiłam to, co do mnie należało jako do młodej osoby. To był mój obowiązek. Kolejne zdanie pani Stanisławy Morończyk. I zaufanie jednych do drugich to było silniejsze niż przysięga. I to są słowa pana Bronisława Szczerbowskiego. Młodzież pracująca tutaj w grupach. Nie działa, działa. Analizowała te słowa, dyskutowaliśmy nad tym, co one znaczą. I doszliśmy do wniosku, zresztą państwo pewnie też po wysłuchaniu tych kilku zdań, że jedno, co z nich bije przede wszystkim, to olbrzymia skromność. Ci ludzie naprawdę byli przekonani, że robią to, co do nich należy, że absolutnie nie wykracza ich działalność poza przyjęte ogólnie normy zachowań społecznych. I to jest chyba w nich najpiękniejsze. Tu mamy właśnie pracę w grupach. No i teraz nasze ostatnie zajęcia, które przebiegają pod tytułem O losie człowieka decydował inny człowiek i podczas których, jak już została młodzież zapoznana z terrorem, z sytuacją ogólną, z tym, jak wyglądało funkcjonowanie takiego zwykłego śmiertelnika, którego winą było tylko to, że żyje w kraju okupowanym,
mieli za zadanie znaleźć postawy, o których mówiliśmy, od altruistycznej do postawy szmalcownika na podstawie różnych tekstów literackich. Musieli ustalić, jakie te postawy dana postać oczywiście przyjmuje. Więc pracowali w grupach, następnie zdawali, już się na tyle znają, że zdawali relacje z tej pracy w grupach poszczególnej. Notowaliśmy pewne rzeczy, ale było tyle roboty, że nie skończyliśmy tych zajęć i będziemy musieli do nich wrócić na następny, w marcu, na następnym spotkaniu. Aha, bo tego nie powiedziałam. Spotykamy się raz w miesiącu, w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10 w Ośrodku Kultury i dwie godziny z sobą przebywamy. Proszę Państwa, ja już tak będę kończyć, bo już nie chcę przedłużać, bo informacji tu było mnóstwo, ale muszę się troszeczkę podeprzeć tutaj tym, co sobie napisałam na zakończenie. Tak naprawdę, no wszyscy brzeszczanie wiedzą, że Brzeszcze zostały odznaczone, prawda? Za to, co działo się w czasie II wojny światowej, spotykały nas jakieś nagrody w postaci na przykład Medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata lub Krzyże Zasługi indywidualne, zbiorowe. U nas nie było możliwe, żeby wyróżnić jakąś postać i naznaczyć ją, odznaczyć ją jakimś medalem. Dlatego medal otrzymała cała miejscowość. I o tym myślę, że wszyscy wiedzą. Tu co do tego, to myślę, że jesteśmy zgodni. Natomiast nie wiem, czy wszyscy pamiętają, bo wiedzieć pewnie wiedzą, ale nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że właściwie naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, nieco w głębi, znajduje się szkoła. I ta szkoła powstała jako podziękowanie, jako pomnik, jako symbol, jako pamięć dla mieszkańców gminy Brzeszcze, którzy, nie wiem, czy Państwo wszyscy wiedzą, więc powiem to, którzy zadecydowali o tym, że wolą, żeby w Brzeszczach była szkoła niż szpital, bo chorować nie wszyscy muszą, ale szkołę skończyć każdy powinien. I po to ta szkoła powstała. Przez długie lata nosiła imię więźniów Oświęcimia. W momencie, kiedy okazało się, że wprowadzona została reforma i powstały gimnazja, przez jakiś czas ta szkoła była bezimienna, a później przyjęła imię Marii Bobrzeckiej. W Brzeszczach oprócz Marii Bobrzeckiej, oprócz szkoły imienia Marii Bobrzeckiej, jeszcze jest Klub Honorowych Dawców Krwi na Kopalni, który jest też nosi to imię. Ta szkoła tu jest niedaleko. Chciałabym też, żebyśmy o tym wiedzieli i pamiętali. I teraz, co jeszcze chciałam powiedzieć, mianowicie, żeby to podsumować, to co powiedziałam przed momentem. Te dwie rzeczy, ale przede wszystkim ta szkoła, ona została podarowana mieszkańcom naszej gminy, dlatego że ludzie, których tutaj Państwo widzicie, oczywiście to jest garstka, bo to jest zdjęcie zrobione w muzeum w Budach. Natomiast tych ludzi jest całe mnóstwo. I ci ludzie zdali egzamin z człowieczeństwa. Dlatego dostaliśmy szkołę. A dzisiaj myślę, że odpowiedzialność za to, żeby młode pokolenie wiedziało, żeby młode pokolenie znało, żeby młode pokolenie potrafiło właściwie wartościować, przybierać właściwe postawy w życiu, żeby umiało sprzeciwić się złu, żeby potrafiło powiedzieć stop, dość, przestań w najprostszych przejawach. Myślę, że taka odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich. Nie tylko na tych, którzy znamy historię bardziej lub mniej, ale również na tych, którzy w jakikolwiek sposób mamy do czynienia z młodzieżą, a mamy wszyscy. Chciałabym zakończyć to, co mam do powiedzenia jeszcze jednym zdaniem, też cytatem i też z Marka Edelmana, ponieważ dzisiaj wszyscy Państwo doskonale wiecie, że zmierzamy w kierunku takiego bycia społeczeństwem konsumpcyjnym, prawda? Marek Edelman na jednej z konferencji, działo się to w dniu 10 i 11 czerwca, 25 lat temu w Krakowie,
Konferencja się nazywała Pamięć Polaków, a pamięć Żydów. Powiedział takie zdanie. Trzeba dziś znowu młodzież nauczyć, iż pierwszą i najważniejszą rzeczą jest życie, a potem dopiero wygoda. I dlatego jest ten projekt. Dziękuję Państwu. Dziękujemy Pani Joli bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, wystąpienie Pani Jolanty było ostatnim z dzisiejszego programu naszego spotkania. Wiem, że jeszcze Pani Elżbieta Baran chciałaby zabrać głos i poproszę ją tutaj. Jeżeli ktoś z Państwa również chciałby kilka słów, to zapraszam. Poproszę teraz Panią Elżbietę Baran. Ja mam głos donośny, więc wydaje mi się, że nie muszę być do... na porządku. Proszę Państwa, tutaj zostało wiele powiedziane na temat pomocowości, na temat przekazywania pomocy więźniom Karla Auschwitz-Birkenau. Moja mama, która pochodziła tutaj niedaleko z Wilczkowic, mówiąc mi o Pani Kowalskiej, o Pani Koczyszki, kupiła mi książkę po biurze Święcinia, wtedy kiedy jeszcze była nastolatką. Powiedziała, że oni to wszystko robili z potrzeby chwili i potrzeby serca. Przyznałam jej rację, tym bardziej, że pracując już jako nauczycielka, teraz i obecnie emerytowana nauczycielka, ale nauczycielem jest się zawsze. Zainteresowała mnie sprawa innych ludzi. Również może ci są imienni, bo są znani z imienia i nazwiska, ale jest spora grupa ludzi, także tutaj z tego terenu, z terenu Brzeszcz, Jarciszowic, z terenu Skidnia, z terenu Przecieszyna, gdzie w czasie okupacji, kiedy Niemcy pozamykali polskie szkoły, kiedy uznano, że Polak to tylko robotnik fizyczny, nie nadający się do żadnej innej intelektualnej pracy, znalazła się grupa ludzi, nauczycieli, którzy tajnie, w tajemnicy przed Niemcami, w tajemnicy przed innymi mieszkańcami, uczyli dzieci i młodzież. Tutaj na tym terenie była nauka na poziomie szkół podstawowych, powszechnych, również gimnazjów. Natomiast w takich miejscowościach jak Kraków czy Warszawa wiadomo, że była również organizowana nauka na poziomie studiów, na poziomie uczelni wyższych. I mam tutaj do Państwa serdeczną prośbę. Zbieramy materiały właśnie na temat ludzi zamieszkujących nasze tereny, tereny ziemi oświęcimskiej, którzy pracowali z młodzieżą w czasie okupacji. Niektórzy w ramach tajnej organizacji nauczycielskiej, ale niektórzy pracowali indywidualnie z potrzeby chwili i potrzeby serca, tak jak mówiła moja mama. I byli także tacy ludzie, mamy na to dowody, którzy donosili na tych nauczycieli. Groziła im za to kara śmierci, groziła im wywózka, groziły im więzienia, groziły im obozy. Chcieliśmy tych ludzi, chcemy tych ludzi przywrócić, tym ludziom przywrócić pamięć, przywrócić ich do naszej pamięci. I dlatego mam do Państwa prośbę. Mam tutaj przed sobą taką księgę pamiątkową, którą jedna z nauczycielek Oświęcimia, nie wiem, może niektórzy spotkali się z tym nazwiskiem, pani Anna Dzitkówna, znany kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Ja nie będę pokazywać, tylko cała ta księga pięknym kaligraficznym pismem, widzicie Państwo, że jest naprawdę piękne pismo, poświęcona jest nauczycielom. Ona to podzieliła na dwie grupy. Tym nauczycielom, którzy w roku 1941 byli wysyłani do obozów koncentracyjnych, a wtedy był nalot na nauczycieli i kilkuset nauczycieli znalazło się w obozach, ale także tym nauczycielom, którzy
poświęcili się tajnemu nauczaniu. I cóż tu czytam między innymi? Dudkowa Olga, nie będę czytała wszystkiego. Z chwilą wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku została pozbawiona pracy zawodowej, a w roku 1940 musiała opuścić mieszkanie zajmowane w szkole. Została wysiedlona razem z córkami do Brzeszcz. Od 5 kwietnia 1940 roku prowadziła tajne, niezorganizowane nauczanie w Brzeszczach. Nauka odbywała się w jej prywatnym mieszkaniu. Uczniowie przychodzili na naukę w małych grupach. Mieszkanie w czasie nauki było strzeżone. Z 14 uczniami przepracowała program naukowy klas od 1 do 4. Miała często rewizje w mieszkaniu, które przeprowadzali esesmani w poszukiwaniu zbiegłych z obozu więźniów. Po wyzwoleniu wróciła do Rajska i organizowała w Rajsku szkołę. To jest tylko fragment, jeden fragment poświęcony pani Oldze Dudkowej. A ja mam właśnie taką prośbę. Znaleźliśmy w różnych, i tutaj w tej księdze pamiątkowej, i w różnych innych dokumentach, nazwiska tajnych nauczycieli tutaj z tego rejonu. I mamy taką serdeczną prośbę. Jeżeli państwo coś wiecie na ich temat, jeżeli państwo macie jakiś kontakt z ludźmi, którzy mogą znać ich działalność, prosimy o kontakt z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Są to takie osoby. Irena Borecka-Cieśla. Ona prowadziła tajne nauczanie w Brzeszczach i w Przecieszynie. Bronisława Cembala prowadziła tajne nauczanie w Przecieszynie i Skidniu. Tekla i Stanisław Fajferowie prowadzili tajne nauczanie w Jawiszowicach. Eugeniusz Bilczewski, Jan Jodłowiecki z Brzeszcz. Olga Dudka, to właśnie o niej czytałam. Ewa Tokarz z Brzeszcz. Elżbieta Senkowska, Brzeszcz. Stefania Zbilów-Pasternak z Brzeszcz. Iwanda i Gustaw Litwor z Kańki. Proszę państwa, to na pewno nie są wszystkie nazwiska. Na pewno jest ich więcej, na pewno o nich wiecie. Bardzo chcemy zrobić taką księgę pamięci poświęconą właśnie nauczycielom tajnego nauczania, bo przecież, no cóż, nauczanie to jest przygotowywanie następnych pokoleń do życia, prawda? Między innymi nas uczyli nauczyciele i my uczyliśmy młodych i po nas będą następni. Bardzo prosimy o kontakt, jeżeli coś na ten temat państwu jest wiadomo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie? Zapraszam panią Teresę. Korzystając z tak wielkiego i zacnego audytorium, chciałam powiedzieć, że pewnie jutro wszyscy w środę popielcową pójdziemy posypać głowy, ale po środzie popielcowej jest czwartek i w czwartek o godzinie 17 w tym miejscu również odbędzie się bardzo ciekawe spotkanie dla nas brzeszczan i chciałam w imieniu pana Jana Bielenina, przewodniczącego zarządu spółki pastwiskowej, pan Jan jest z nami, w imieniu, witamy pana Jana, w imieniu Piotra Kruszyńskiego, Świąder Kruszyńskiego, którego państwo poznaliście, czyli Towarzystwo Kurnik, zaprosić na pierwsze spotkanie pod nazwą Dzieje Brzeszcz od zarania do 1918 roku. Między innymi wykład wygłosi obecny tutaj Marcin Dziubek na temat majątku Kamila Dominika Degeri. Pan Władysław Senkowski, który chyba też z nami jest, opowie nam o pożarach w Brzeszczach. Grzegorz Baczkowski, który też tutaj z nami jest, opowie o środowisku i jeszcze będą inne niespodzianki. Także proszę państwa, z tego miejsca zapraszam bardzo serdecznie, bo myślę, że dobrze nam się w tej historii siedzi, chociaż ona czasami jest bardzo trudna. Ale cofniemy się troszeczkę dalej i głębiej w wiekach. A teraz myślę, że mikrofon oddam pani dyrektor, bo pewnie podziękuję za to spotkanie. Ja jestem bardzo wdzięczna, że towarzyszyli nam tak wspaniali ludzie
Jak pan wicedyrektor Muzeum Kela Auschwitz-Birkenau, pan Andrzej Kacorzyk jest z nami, pan Henryk Świebocki, jest z nami dr Jacek Lachendro, jest pan Bogdan Wasztyl, Marcin Dziubek z Auschwitz-Memento. Proszę państwa, ja myślę, że możemy wiele zyskać dzięki współpracy, bo myślę, że warto pamiętać o tych ludziach, a wszędzie jest historia i my ją też tworzymy. Dziękuję też osobom, które dzisiaj są z nami. Pani Janinie Stawowy, która już dała, proszę państwa, swoje świadectwo do naszego muzeum, opowiedziała o czasach II wojny światowej. Myślę, że przed nami spotkanie z panią Anią Szrąbą, która mi opowiadała, jak to za piec chowała zdjęcie Hitlera i potem była awantura. Pani Zofia Łukowiczowa już powiedziała, że opowie nam o Golczykach. Po to jest, proszę państwa, to spotkanie, żebyśmy poruszyli swoje szuflady, swoje albumy, swoją pamięć. I to jest najwłaściwszy moment, żeby opowiedzieć o tych ludziach. Państwo w Anatowie, którzy mają doskonałe archiwum zdjęć, też zapraszamy do współpracy wszystkich państwa nad wspólną pamięcią. Dziękuję. No cóż, po tak pięknych słowach pani Teresy, która w pewien sposób już mnie wyręczyła w podziękowaniach, pozostaje mi się jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu za obecność, za tak liczną odpowiedź na nasze zaproszenie, bo powiem tak może w trochę w formie anegdoty, przygotowując spotkanie w Osieku w listopadzie, zaskoczyli nas mieszkańcy tamtego terenu swoją liczną obecnością. No i nie ukrywam, że mieliśmy takie lekkie obawy, jak to będzie w Brzeszczach. Czy, że tak powiem, brzeszczanie staną na wysokości zadania i będzie to tak równie liczne spotkanie. No i powiem państwu, że wygraliście państwo zdecydowanie w liczebności, bo w Osieku było jednak troszkę mniej osób. Tak, panie dyrektorze, bo pan dyrektor uczestniczył również. Tak, coś dopowiemy? Ale ja jako rodowity osieczanin muszę powiedzieć, że Osiek jest mniejszy, no bez przesady. Nie, proszę państwa, to było tylko oczywiście w formie takiej anegdoty. Nie robimy tutaj żadnej rywalizacji. Jesteśmy od tego dalecy. Idziemy tą drogą, o której pani Teresa wspominała, czyli współpracujemy. Wszystko po to, aby tą pamięć jak najbardziej zachować, upamiętnić, przekazać i nie ma tutaj w ogóle mowy o żadnej rywalizacji. Ja to tylko chciałam tak w formie anegdoty przytoczyć i podziękować tak licznemu gronu dzisiaj na tym spotkaniu, zaangażowaniu wszystkich państwa. Nie robiłam tego w pewien sposób świadomie, nie dziękowałam prelegentom na samym początku, żeby zachować sobie to na koniec. Więc pozwólcie wszyscy państwo prelegenci szanowni, że bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyjęliście to zaproszenie, że chcieliście się podzielić z nami wszystkimi tym, co gromadzicie, zbieracie, nad czym pracujecie, bo to też warto podkreślić, poświęcacie swój czas, swoje zaangażowanie, też emocjonalne. Robicie to tylko po to, żeby właśnie ta pamięć nie zaginęła, nie zanikło to w tej naszej przeszłości, więc bardzo serdecznie wszystkim państwu, którzy przyjęli zaproszenie i podzielili się tymi wspomnieniami i robią to na co dzień, że gromadzą tę pamięć, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również gościnnym progom strażnicy, strażakom i panu prezesowi, którzy nas tu bardzo mocno też organizacyjnie, technicznie wspierali. A w drzwiach jest sam prezes Grzegorz Chowaniec, bardzo dziękujemy. Tak, tak, pan Grzegorz bardzo tutaj dzielnie wczoraj znosił, że tak powiem, nasze wymagania, nie chcę użyć słowa kaprysy, ale wymagania po to wszystko, żebyście państwo dobrze się czuli w tej przestrzeni, bo na tym nam zależy, że ten układ też, no nie jest przypadkowy jakby ten rozkład stolików. Chcieliśmy, żeby to nie było takie zwykłe
oficjalne, że tak powiem, sztywne spotkanie, bardziej żebyśmy to potraktowali jako wspólną rozmowę, wspólny w pewien sposób. O, muszę kończyć, bo widzicie Państwo, że dekoracja sama się rozpina, więc żeby już nie... Ty jeszcze, tak? Dobrze, więc jeszcze raz, żeby już nie przeciągając, bo widać, że już siły zewnętrzne nas też widocznie zmuszają do opuszczenia, bardzo serdecznie wszystkim Państwu za ten czas tutaj z nami spędzony dziękuję. I tak jak już powiedziałam wcześniej, mam nadzieję, że to jest pierwsze ze spotkań, jakie jeszcze w Brzeszczach się będzie odbywało, bo mamy naprawdę dużo, dużo rzeczy do opowiedzenia, do przypomnienia, do zachowania. Tereska czeka na jeszcze jedno podziękowanie, ale ja jeszcze tylko jedno zdanie, że bardzo proszę, że tak powiem, nie uciekać bardzo szybciutko. Proszę się częstować tym, co przygotowaliśmy dla Państwa. No liczymy również na wymianę wzajemnych emocji, rozmów kuluarowych. Także bardzo Państwu dziękuję i już oddaję Teresce, bo jeszcze będziemy dziękować. Tak, bo ja chciałam podziękować księdzu dziekanowi prałatowi Kazimierzowi Kulpie, dlatego że uważam, że ambona jest najlepszym dotarciem do naszych mieszkańców. Bardzo dziękujemy za otwartość ogłoszenia i chciałam bardzo podziękować dyrektorom szkół naszych gminnych i pani dyrektor powiatowego zespołu numer 6 za obecność. Państwa obecność dyrektorów i nauczycieli naprawdę jest bardzo ważna, bo myślę, że tak jak powiedziałam wcześniej, pracujemy też dla tych przyszłych pokoleń. Ich obecność jest ważna. Proszę Państwa, Orejsku, bardzo chętnie, myślę, że już tutaj Pani Dyrektor załapała, będziemy się spotkać w Rajsku. Czekamy też na zaproszenie w Jawiszowicach, w Przecieszynie, do Pana Marcina Dziubka, mówiłam, że w Zasolu. Te miejsca są tak ważne, wszędzie możemy wspominać. To jeszcze ja wiem, że obiecałam, że już nie będę mówić, ale żeby to tak jasno wybrzmiało, proszę Państwa, my jako muzeum, jako jednostka chcemy, że tak powiem, służyć Państwu w każdym obszarze. I tak sobie właśnie pomyśleliśmy, że to jest jeden z tych obszarów, który jak wydaje się zaczyna się nam sprawdzać, że bardzo chętnie przyjmiemy zaproszenie z każdej kolejnej miejscowości, gdzie jeżeli dotrą do nas jakieś sygnały, że właśnie warto by było się spotkać i w tej miejscowości o tym, o terenie, o tych ludziach porozmawiać, przypomnieć, zachować pamięć, to my jako muzeum jesteśmy otwarci i czekamy na takie głosy, na takie sygnały, żebyśmy po prostu też mieli taką wiedzę, że Państwo chcecie, żebyśmy coś takiego u Państwa zorganizowali, czy to będzie Rajsko, czy jakakolwiek inna miejscowość z terenu ziemi oświęcimskiej. I to, co już też Tereska powiedziała wcześniej, gromadzimy pamięć, że tak powiem, w wszelkim obszarze. Szczególnie liczymy tutaj na relacje, na wspomnienia, na to, żeby zgromadzić wszelkiego rodzaju obiekty, dokumenty, ale właśnie też to tak zwane słowo mówione, żeby móc później pracować badawczo i przekazywać tą prawdę historyczną, na którą, jak wiemy, może być różna, jak się okazuje, niestety. Także ja już dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam do kuluarów, rozmów i poczęstunków.